Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Tajemnice Bezpieki w przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Witam wszystkich zgromadzonych tutaj na sali. Witam tych, którzy oglądają nas przed swoimi komputerami, telewizorami, smartfonami, a także tych, którzy w przyszłości będą nas oglądali. Dzisiejszym tematem naszego spotkania, naszej debaty jest taki prowokacyjny pytanie, czy bezpieka kontrolowała proces weryfikacji funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa w 1990 roku. Ten temat cyklicznie do sporu i debaty publicznej powraca. Moim i Państwa gośćmi są od prawej strony pan Zbigniew Fijak, który w tym czasie był przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej, bo taka jest nomenklatura w Krakowie. Krakus z krwi i kości, to zresztą będzie mogli usłyszeć. Oraz pan Marek Surmacz, który z kolei był uczestnikiem procesu weryfikacji w Komisji Wojewódzkiej dla Gorzowa Wielkopolskiego. Ja za chwilę przybliżę sylwetki moich gości Państwu, ale przedtem chciałem tylko przypomnieć o takich zasadach panujących, że pierwsza część naszych debat jest poświęcona meritum sprawy, rozmowom z gośćmi, dyskusji, sporu, a druga, ostatnie 15-20 minut, w zależności od tego, jak przebieg pierwszej części będzie miał miejsce, to są pytania z sali. Dla Państwa jest to czas, który umożliwia zadawać pytania czy poruszać kwestie Was interesujące. Dobrze. Z kim mamy dzisiaj do czynienia? Przepraszam i proszę o cierpliwość. Przygotowywałem takie bardziej rozbudowane biogramy naszych gości, bo są bardzo interesujące i fascynujące. To pozwolę sobie zacząć od pana Zbigniewa. Otóż takie informacje zebrałem z netu, jak następuje. Pan Zbigniew Fijak, rocznik 1953 rok, urodzony w Krakowie. Polski polityk i samorządowiec, działacz opozycji w okresie PRL-u. Z wykształcenia etnograf, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Etnografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemnych struktur Solidarności. W 1982 roku kierował poligrafią Regionalnej Komisji Wykonawczej. W 1983 roku aresztowany i skazany przez Sąd Garnizonowy w Krakowie na karę 2 lat pozbawienia w zawieszeniu, które zostało to mocą Sądu Najwyższego odwieszone, i po zarządzeniu wykonania wyroku i osadzeniu w 1983 roku został wkrótce zwolniony w związku z amnestią. W późniejszym okresie był kilkakrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy SB. W drugiej połowie lat 80. wchodzi w skład Komisji Interwencji i Praworządności Regionu Małopolska NNZZ Solidarność. To jest co ciekawe, był bardzo intensywnie rozpracowywany przez krakowską Służbę Bezpieczeństwa w latach 1983-1990 w ramach takich spraw operacyjnych jak kryptonim Niedźwiadek, Konspiratorzy, Chudy, Pacywiści, Greta i Zlot. I zdaje się, że nie wszystkie kryptonimy dla pana Zbyszka wymieniłem, w których przechodził jako figurant. W 1990 roku pan Zbigniew Fijak był przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej dla funkcjonariuszy SB dla województwa krakowskiego, bliskim współpracownikiem Jana Maria Rokity. W latach 1990-1999 zatrudniony w biurze poselskim Jana Rokity, radny miasta Krakowa przez 2 kadencje, a także dyrektor Urzędu Miejskiego w Krakowie. Odznaczony oficerskim orderem Odrodzenia Polski, a także Krzyżem Wolności i Solidarności. Należał kolejno do ROAD-u, Unii Demokratycznej, Unii Wolności i Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego w ramach AWS-u. W 2002 roku został członkiem Platformy Obywatelskiej, kierował strukturami tej partii w Krakowie. W 2006 roku przestał pełnić funkcje partyjne, a na początku września 2010 roku, to pamiętamy, z hukiem opuścił szeregi Platformy Obywatelskiej. I teraz mój drugi gość, pan Marek Surmacz, rocznik 55, urodzony w Gorzowie Wielkopolskim i z tym miastem przez lata związany.
do dzisiaj, chociaż od 5 lat jest pan mieszkańcem Sadeby w Warszawie. Polski polityk, funkcjonariusz byłej Milicji Obywatelskiej i Policji. Poseł na Sejm 5. kadencji w latach 2006-2007, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Były doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do spraw bezpieczeństwa, komendant główny ochotniczych chówców pracy, zastępca głównego inspektora ochrony środowiska, zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i stąd tytuł i mandat zasiadania tutaj po stronie gości, członek Komisji Kwalifikacyjnej do spraw funkcjonariuszy SB dla województwa gorzowskiego w 1990 roku. I od 1987 do 90 był członkiem Stronnictwa Demokratycznego, wiceprzewodniczącym Miejskiego Komitetu w Gorzowie Wielkopolskim. Od 97 należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, był sekretarzem Lubuskiego Zarządu Regionu, a potem w Przymierzu Prawicy. Po połączeniu się Przymierza Prawicy z PiS został członkiem tej partii, zasiadał w jej władzach regionalnych. I w latach 1997-2001 był asystentem, a potem dyrektorem do 2005 roku Biura Poselskiego Kazimierza Marcinkiewicza. W latach 90-2005, czyli przez 15 lat, zasiadał w Radzie Miasta, był tam przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a także członkiem Zarządu Miasta Dixi. Dobrze. Panowie, krótkie pytanie o wasze indywidualne drogi do projektu, jakim była weryfikacja służby funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa 1990 roku. Usłyszeliśmy, że reprezentujecie zupełnie odrębne życiorysy. Pan Marek jest byłym funkcjonariuszem, czyli jakby służby mundurowych. Pan Zbigniew Fijak, no, osadzony mocno w strukturach podziemnej Solidarności Krakowa i w ogóle środowiska krakowskiego. Jak panowie trafiliście w ogóle do tego projektu, już nie mówiąc o zasiadaniu we władzach Komisji Kwalifikacyjnej, weryfikacyjnej? Panie Zbigniewie. Dobry wieczór państwu. Ja, tam są pewne pomyłki w moim życiorysie, ale mniejsza. Zostałem aresztowany we wrześniu 82 roku, a nie 3. Nie siedziałem już potem po odwieszeniu wyroku w Warszawie, tylko trzymali mnie w klinice psychiatrycznej przyjaciele do amnestii, to prawda. Natomiast w związku z tym, że dość wcześnie wpadłem jako szef poligrafii, dla mnie było to dość oczywiste, to po wyjściu i po uporządkowaniu już ostatecznym tej sprawy, czyli w końcu 83, w połowie 83 roku, nie mogłem wrócić do tej działalności, którą prowadziłem, czyli wydawniczej, drukarskiej, czysto podziemnej. W związku z tym, że byłem w cudzysłowie spalony. I już w 83 roku w Krakowie założyliśmy z nazwiskami, adresami Towarzystwo Pomocy Więzionym za Przekonania, ich rodzinom, nie pamiętam już dokładnie tej nazwy. Potem założyliśmy po śmierci księdza Popiełuszki, to pewno Boguś Plich wymyślił, bo Towarzystwo Pomocy Przeciw Przemocy, jakaś skomplitecze, Komitety Obrony Praworządności powstawały w Polsce, w Krakowie się to inaczej nazywało. Znowu z imienia i nazwiska byliśmy tam znani, z numeru telefonu, z adresu. A potem na propozycję państwa Romaszewskich utworzyłem Małopolską Komisję Interwencji i Praworządności, czyli od 83 roku pod nazwiskiem, adresem i telefonem zajmowałem się generalnie rzecz biorąc szeroko rozumianymi represjami w stosunku do głównie podziemia antykomunistycznego, ówczesnego, ale także dla ludzi skrzywdzonych przez system. W związku z tym miałem do czynienia z bezpieką osobiście jako petent i w różnych sytuacjach, które opisywaliśmy z terenu Małopolski od 83, 4, 5, 6, 7, 8 rok. Więc wydaje mi się, że było dość naturalne, że byłem najlepiej osobą w Małopolsce, w Krakowie, najlepiej zorientowaną o tym mniej więcej, co się dzieje w bezpiece. Znaliśmy się z różnymi osobami i jakby naturalny sposób ta działalność, która się zajmowała rejestrowaniem i przeciwdziałaniem represjom głównie SB, a nie tylko, ale głównie SB, w sposób naturalny zostałem kandydatem i osobą, która
jakby wyznaczyła de facto mnie na ten urząd, był Jan Rokita. No, ale, panie Zbigniewie, przecież, ale polityka jest taka, że to się nie staje sama z siebie, tylko samo musi być jakiś niemożliwe. Rokita powiedział, musi... najlepiej się do tego nadaje. Powiedziałem, powołałem się, a wiadomo, że wtedy osobą bardzo ważną w strukturach, jeszcze był Kiszczak ministrem, jeżeli pamiętam, był Krzysztof Kozłowski z Krakowa, no to było jasne, a Rokita współpracował, może nie była to pewno przyjaźń, ale w różnych sprawach z Tygodnikiem Powszechnym, z Krzysztofem Kozłowskim, którego ja oczywiście też znałem, aczkolwiek nigdy ani nie byliśmy na te, ani się nie przyjaźniliśmy, ale było oczywiste, że tutaj zdanie Rokity było decydujące i Rokita mi zaproponował, ustaliliśmy, po co ja tam idę, jak to widzę. Wtedy on powiedział, mam całkowitą wolną rękę w 100%. Wtedy się zgodziłem i tak zostałem szefem komisji, którą zresztą sam sobie utworzyłem od początku do końca, poza dwoma wirylistami, nazwijmy, czyli przedstawicielem związków zawodowych milicji, bo jeszcze policji nie było. Wtedy jakoś powstała. Była już. Jak dostawaliśmy nominację, chyba jeszcze nie było policji, ale to ten moment, kiedy to przechodziło i bodaj przedstawiciel komendanta wojewódzkiego policji, który w Krakowie też był ze wskazania Rokity i bardzo sobie dobrze współpracę z ówczesnym komendantem wspominam dobrze. No więc on dał kogoś, ale ja z nim załatwiałem, jak coś było do załatwienia. Czyli panie pana pułkownika Tadeusza Rusaka i kapitana Mieczysława Tarnowskiego bierze pan na swoje konto? Jeżeli precyzyjnie rzecz biorąc, to Rokita ich dał. Okay. To znaczy, ale ja decydowałem ostatecznie, jak ja bym powiedział nie, to by nie byli, bo się tak umówiłem, okay, że warunkiem jest, że... Ale on mnie przekonał, że to jest przyszły szef i szef kontrwywiadu, bo ten Mietek miałby, pan Mieczysław Tarnowski miał być zastępcą do spraw kontrwywiadu, jeżeli mnie pamięć nie myli. A trzecią osobą był mój drukarz ze stanu wojennego, czyli Marek Szczur-Sadowski. Pan Trusak był wiceprzewodniczący, tak, pana zastępował. Tak. A pan kapitan Mieczysław Tarnowski był sekretarzem komisji. Ale to była moja decyzja, ale uznałem, że jest oczywiste, że skoro oni mają być szefostwem urzędu już powstałego, bo komisja się zaczęła w momencie, kiedy wszyscy SBC-y stracili pracę z mocy ustawy, a szefem nowej służby było takie szkolenie w Łodzi, wszystkich przewodniczących 49 województw. I jeszcze jacyś pewno były osoby z Warszawy, plus szefowie, nie pamiętam, czy wtedy powstało 11 oddziałów, czy ile, ale na tym szkoleniu przed rozpoczęciem procesu kwalifikacji było takie spotkanie w Łodzi z kierownictwem resortu i tam dostali nominacje na szefów tych placówek, te kilkanaście osób, już tego nie pamiętam, i tam byli ci wszyscy 49 przewodniczący. Panie Marku, jaka jest pana historia? Milicji Obywatelskiej wtedy jeszcze w latach 90. zawsze byłem do 90. roku, póki mi nie zesłano tam do różnych dyscyplinarnych innych służb, byłem funkcjonariuszem służby ruchu drogowego. No więc służba ruchu drogowego załatwiała też wypadki drogowe. Proza życia, czerwiec 1983 roku, jeszcze nieodwołany stan wojenny, bo stan wojenny odwołany został półtora miesiąca później, 22 lipca 1983 roku. Zawieszony był wprawdzie od grudnia, po roku obowiązywania. Zostałem wysłany, bo to tak wypadło mi w dyżurze, na wypadek drogowy, który zaistniał w Gorzowie, w jednym z takich śródmiejskich dużych skrzyżowań. No i zrobiłem tam czynności na miejscu. Okazało się, że sprawcą tego wypadku drogowego jest szef służby kryminalnej Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. W stanie kompletnego upojenia alkoholowego. To wtedy było dla tych wysokich funkcjonariuszy naturalne, że się piło, że się jeździło. I to było bezkarne do momentu, kiedy na mnie trafił. No i ja od początku, zresztą w tym niedawno dowiedziałem się dopiero z archiwalnych dokumentów, wspierali mnie też moi koledzy, tylko oni jakby trochę z boku, bo wiodącym w tych czynnościach ja byłem. Sprzeciwiłem się sfałszowaniu dokumentacji. Niezależnie od tego, że ja odmówiłem składania fałszywych wyjaśnień czy zeznań, odmówiłem sporządzenia fałszywego protokołu z tego wypadku drogowego, po kilku miesiącach dowiedziałem się, że ów pułkownik w dokumentach PZU jest trzeźwy i wyłudził potężne odszkodowanie, bo był odpowiedzialny za nie tylko uszkodzenie własnego pojazdu, ale rozbicie trzech innych samochodów jeszcze, które stały tam na skrzyżowaniu.
No i od tego momentu zacząłem wojować o ukaranie tego pułkownika. Najpierw ze mną rozmawiano, przekonywano mnie, że wszyscy inni mają inne zdanie, że moje zdanie jest tutaj najmniej istotne. Stanowczo odmawiałem później na zmianę dokumentów i swojego stanowiska. I zacząłem rozpisywać się po najpierw przełożonych, potem już na zewnątrz, do gazet, do środków masowego przekazu. W tamtym czasie, w latach 80., takie zachowanie ze środka funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej, no przyznaję, było, ja nie wiedziałem o tym, ale potem już z oglądu takiego sytuacyjnego było wyjątkowe. Dość, że skutecznie ten pułkownik został skazany dopiero w 1991 roku za spowodowanie, wyłudzenie, łącznie z nakazem zwrotu tego odszkodowania. Nie wyciągano konsekwencji wobec nikogo innego, którzy mu pomagali, fałszowali to postępowanie. Ja się domagałem cały czas oczywiście ścigania. Na tyle było głośno o tej sprawie, że dokładnie teraz nie pamiętam, ale wiem, że nawiązałem kontakt z ludźmi oczywiście nieoficjalnie, w sposób dyskretny, podziemnej Solidarności. Wtedy w latach 80. To było w 84 roku. Szukałem też kontaktów do jakby wyniesienia tych informacji na zewnątrz i wywarcia presji na wymierzenie sprawiedliwości. No i to trwało parę ładnych lat. Wtedy nawiązałem kontakty osobiście z Jackiem Taylorem w Gdańsku, z Niną Milewską w Gdańsku. Też nawiązałem kontakt ze Zbyszkiem Wyszyńskim ze struktur Solidarności Podziemnej w Gorzowie, wcześniej aresztowany, internowany działacz Podziemnej Solidarności. No i te nasze kontakty z panią Zofią Romaszewską, z panem Romaszewskim w Warszawie. Potem dowiedziałem się, że w tych kontaktach zostałem też obłożony agenturą, że było rozpracowanie założone na mnie w latach 80. Pan ostatnio publikował na Twitterze właśnie jakieś dokumenty bardzo ciekawe. Właśnie teraz publikowałem na Twitterze dokumenty i na Facebooku, dlatego że ktoś mi znowu gdzieś tam publicznie w ramach konkurencji politycznej zaczął milicjantować, więc zorientowałem się, że młodzi ludzie nie mają zbyt dużo wiedzy na temat mojej przeszłości historycznej. W związku z tym w końcu zwróciłem się do IPN-u o odkrycie tych akt i sam zresztą zobaczyłem na nowo rzeczy, o których wydawało mi się, że ich nie ma, ale to wszystko było udokumentowane, schowane i nie tylko w aktach paszportowych, jak jeszcze rok temu ktoś mówił mi, że w IPN-ie są tylko akta paszportowe. W momencie, kiedy formalnie się zwróciłem o udostępnienie archiwów na mój temat, to wyszła korespondencja, czy ujawniono moje akta personalne, bo one były jakby z boku schowane, tego nie zniszczono. No i ku zdziwieniu badaczy historii wyszło też na to, że TW Zygmunt, który był w moim otoczeniu, który był osobą dla mnie absolutnego zaufania w środowisku Podziemnej Solidarności, okazał się agentem współpracującym jeszcze wcześniej, zanim mnie poznał, także I w innych sprawach także brał udział w rozpracowaniach. No i w 90 roku to już byłem osobą bardzo popularną, dlatego że w 89, w 90 roku ukazały się publikacje na mój temat w prasie lokalnej, zagranicznej. Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa o moich działaniach też mówiła. Stąd też dowiedziałem się o tym, że pewne działania operacyjne podejmowane były przeciwko mnie ze względu na to, żeby ukrócić moje kontakty właśnie z ludźmi Solidarności, bo one wywlekały te sprawy na zewnątrz, nie tylko w kraju. No i w 90 roku byłem już po wyborach, jako młody policjant w 90 roku, ale z przeszłością milicyjną. Wtedy po przemianach demokratycznych, które nastąpiły przecież w 89-90 roku, w pierwszych wyborach samorządowych w Gorzowie zdobyłem największą liczbę głosu poparcia społecznego w pierwszych wyborach samorządowych demokratycznych. No i Bronisław Żerawiecki, który konstruował, jestem przekonany, w podobny sposób skład komisji weryfikacyjnej. Przewodniczący, tak, Bronek, pozdrawiam go, bo honorowy obywatel miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Bronek Żerawiecki poprosił mnie o pracę w tej komisji weryfikacyjnej.
A nie ukrywam, że czułem się w tym towarzystwie nieźle zorientowany, ponieważ na różnych zsyłkach wewnętrznych, jak mnie dyscyplinarnie przesuwano po różnych stanowiskach dozoru policyjnego, to byłem dyżurnym też w gmachu, w którym funkcjonowało SB, więc miałem spisy funkcjonariuszy, który gdzie, w jakiej strukturze pracuje, czym się zajmuje. Czasami z niektórymi też rozmawiałem. Jak, ja nie miałem pojęcia o tym, ale w pewnym momencie taki epizod mi się przypomniał, że to było po komunikacie w Radio Wolna Europa. Wszczęto jakieś postępowanie, bo zatrzymano mnie na parę godzin do Wydziału Śledczego w Komendzie Wojewódzkiej. Pobrano mi odciski palców, tam mówiono, że już do domu nie wrócę i w ogóle. I takie próby szantażu, wywierania presji. Muszę powiedzieć, że w toku śledztwa tego pułkownika wszczynano bezpodstawnie, co też jest w tych dokumentach archiwalnych w tej chwili. Wypreparowano śledztwo przeciwko mojej mamie, mojej siostrze w 9 miesiącu ciąży i bratu, który był budowlańcem. Wszyscy byli zatrzymywani. Brat nawet spędził 48 godzin na dołkach przed czynnościami śledczymi. Zwykle to wyglądało w ten sposób, że wtedy, kiedy ja miałem jakąś czynność śledczą, konfrontację, zeznania świadków, byłem wzywany jako świadek do kolejnych czynności procesowych, wtedy buch, od razu wszczynano jakieś postępowania. No i bezpieka miała i moi przełożeni jeszcze jeden element też potwierdzający się jakby w praktyce stosowania represji. Zawsze, kiedy któreś z moich dzieci miało urodziny, albo ja miałem sam urodziny, czy moja żona, czy moje małe dzieci, trójka, zawsze tego dnia wołano mnie, przedstawiano mi jakąś notatkę z informacją na mój temat, postanowienie o wszczęciu dyscyplinarki. I to tak trwało parę tygodni, parę miesięcy, potem umarzano to wszystko, więc... Ale w międzyczasie już odmawiano mi awansów przysługujących, nagród finansowych, a jednocześnie wyrażano się we wszystkich opiniach, że jestem wzorowym funkcjonariuszem. A to zdaje się, że Wolna Polska bardzo ładnie się od panu odpłaciła, panie Marku, bo pan został dyscyplinarnie jako jedyny chyba funkcjonariusz policji zwolniony za działalność społeczną czy polityczną. W 1996 roku byłem zaangażowany jako wtedy członek, nie członek, właściwie nie byłem członkiem partii, bo gdybym był członkiem partii, to bym naruszył zasadę apolityczności, bo ona jest określona w zakazie przynależności do partii politycznych wszystkich funkcjonariuszy. Ja zaangażowałem się w kampanię wyborczą prezydencką. Wtedy ZHN był podzielony. Jedni popierali Wałęsę, drudzy popierali Hannę Gronkiewicz-Waltz. Ja byłem zaangażowany po stronie Hanny Gronkiewicz-Waltz i w jakimś epizodzie lokalnym przed jej wizytą wystąpiłem na jakimś spotkaniu i przypisano mi odpowiedzialność za naruszenie zasady apolityczności służby i dyscyplinarnie ubecy, bo oni wtedy zajmowali kierownicze stanowiska, wywalili mnie, ci co przeszli pozytywnie weryfikację albo ukryli się przed weryfikacją, bo wielu było takich, co ukryło się przed weryfikacją, w sposób bardzo prosty, przechodząc na etaty milicyjne przed terminem wejścia w życie ustawy, gdzie obejmowana była weryfikacja. Niektórzy wyczuwali pismo nosem i dali dyla z SB i dlatego znaleźli się po drugiej stronie i potem awansowali. Wielu takich było i wielu takich dotrwało do momentu, kiedy weszła w życie ustawa dezubekizacyjna i odebrała im dopiero przywileje. Panie Marku, to teraz przybliżmy naszej opinii publicznej, która jest tutaj na miejscu i ogląda nas. W kilku slajdach jakby cały proces weryfikacji, znaczy chodzi głównie takie w liczbach i w kalendarium, żeby po prostu wiedzieć, o czym my tutaj rozmawiamy i w czym panowie uczestniczyliście. To zacznijmy od tego, jak wyglądał MSW PRL przed rozwiązaniami z kwietnia 1990 roku. To jest taka znana tabelka. Ona jest ciekawa, stan etatowy MSW PRL z 31 lipca 1989 roku. Ogólna ilość etatów całego resortu ponad 120, czy prawie 125 tysięcy. Służba w Milicji Obywatelskiej 62 tysiące etatów. Służba Bezpieczeństwa 24 tysiące, trochę ponad. Potem jest ZOMO, ponad 12 tysięcy. Jednostki administracyjne, szkoły, pominę. Wojska MSW, bardzo istotne, bo na modelu KGB-owskim, NKWD-owskim budowane przecież,
i to są duże liczby, łącznie 33 tysiące, Wojsk Ochrony Pogranicza 23, NJW, czyli Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe 10 tysięcy. I proszę Państwa, tym procesem weryfikacyjnym była tylko podjęta Służba Bezpieczeństwa, tak? Mimo że Nadwiślańskie Jednostki, Wojska Ochrony Pogranicza czy MO było elementem represji państwa komunistycznego, ówczesny układ polityczny ograniczył się tylko do symbolu tego, jakim była Służba Bezpieczeństwa, tak? Czyli 24 tysiące. Dobrze, idziemy. I kalendarium weryfikacji. 7 marca 90 roku pan Krzysztof Kozłowski, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego, zostaje wiceministrem spraw wewnętrznych. Szefem jest Czesław Kiszczak i z wicepremierem mamy rząd Tadeusza Mazowieckiego i parlament wyłoniony w toku kontraktu politycznego. Zawsze jestem przeciwnikiem mówienia o częściowych wolnych wyborach. Tak można być częściowo w ciąży. 6 kwietnia, przełomowa data, Sejm 10 kadencji, ostatni Sejm kadencji PRR, przepraszam, to jest literówka, uchwała ustawę o Urzędzie Ochrony Państwa w ramach pakietu ustaw tak zwanych policyjnych, czyli o policji, ministrze spraw wewnętrznych i Urzędzie Ochrony Państwa. Proszę zauważyć, że ma nic, nie ma zmianki o wojsku, wojskowej bezpiece. Moim zdaniem to była celowa decyzja polityczna ówczesnego rządu, że wojska nie ruszamy, chociaż świadomość aparatu represji wojskowych i udziału i roli była wtedy już znana w elitach i solidarnościowych, i tego rządu, tej koalicji. I tu trzy ważne artykuły tej ustawy UOP, 129, z chwilą utworzenia UOP Służba Bezpieczeństwa zostaje rozwiązana, artykuł 131, z chwilą zorganizowania UOP, to jest 31 lipca, strata graniczna 90 roku, funkcjonariusze SB zostają zwolnieni ze służby w trybie ustawowym i kolejny artykuł 132, delegacja dla Rady Ministrów, aby w terminie 10 dni ustaliła tryb i warunki przyjmowania do służby byłych funkcjonariuszy SB, do UOP, policji i innych jednostek organizacji MSW i podległych, i to jest ta konstytucja, na bazie której komisje weryfikacyjne i panowie działali. Dalej idziemy. 10 maja 90 roku wejście w życie ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, to jest formalna data powołania UOP. Krzysztof Kozłowski zostaje szefem, jego zastępcą Andrzej Milczanowski. Tego samego dnia generał Czesław Kiszczak nakazuje zaprzestanie działalności SB z wyjątkiem operacji wywiadowczej i kontrwywiadowczej, czyli Departament Pierwszy i Drugi i terenowe odpowiedniki działają. 21 maja Rada Ministrów podejmuje uchwałę nr 69 w sprawie trybu i warunków przyjmowania byłych funkcjonariuszy SB do UOP-u i innych jednostek organizacyjnych podległych ministrowi, czyli to jest ten akt wykonawczy artykułu, o którym mówiłem, na bazie którego komisje kwalifikacyjne, weryfikacyjne działały. I tutaj, proszę Państwa, 8 czerwca 90 roku, bardzo ważna data, bo to jest powołanie Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej z przewodniczącym Krzysztofem Kozłowskim, szefem UOP, czyli organem odwoławczym. To był ten organ, z którym się panowie biliście, żeby nie uchylać negatywnych opinii waszych komisji. One były dosyć ekumeniczne, oprócz takich postaci jak Jacek Merkel, Jacek Ambroziak, Andrzej Celiński, ludzi tak zwanej tej lewej Solidarności, no był na przykład generał Pudysz. Mocą zarządzenia prezesa Rady Ministrów powołano właśnie ten organ. To jest pierwszy stopień, najważniejszy w tym trybie zaproponowanym w ustawach kiszczakowskich, jak ja nazwę. No i pierwsze zgrzyty, szanowni panowie. Jak przygotowałem się do tej debaty, zajrzałem do przynajmniej tych jednostek archiwalnych w Instytucie Pamięci Narodowej, które jeszcze tam pozostały dokumentacji działalności. Tutaj ukłony dla pana Zbigniewa, ponieważ to, co pan oddał do IPN-u ze swojej działalności, to jest najszersza, że tak powiem, dokumentacja, z którą się spotkałem, ale postać majora Andrzeja Anklewicza, który był sekretarzem Centralnej Komisji, został sekretarzem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, rocznik 53, był wysoki funkcjonariusz SB, pracownik KC, po 90 roku w UOP i Straży Granicznej dosłużył się stopnia generała, jeden z głównych zakulisowych aktorów weryfikacji SB, podpora ministra Kozłowskiego wówczas.
i brał udział w operacji przeciwko, rok później dokładnie, szpiegowi GRU, majorowi Markowi Zielińskiemu, bliski współpracownik premiera Józefa Oleksego. Nawet jak była sprawa Olina, to na siebie próbował jakby brać odium, że był niby tym Olinem, czy jakby tym prowokatorem w sprawie Zielińskiego, żeby kryć swojego możnowładcy. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Anklewicz jako sekretarz tej komisji spajał wszystko dokumentację, którą komisje kwalifikacyjne terenowe wytworzyły. I ten cały ruch dokumentacyjny, który krążył pomiędzy wami a Krakowem, Warszawą a Gorzowem, Warszawą a Poznaniem, a innymi miejscami wojewódzkimi. To była postać, która widziała wszystko praktycznie. To on przekazywał panom dyspozycje, wytyczne. Oj, wszystko jest, panie Zbigniewie, w archiwach. Tutaj na slajdach są dwa takie przykładowe pozostałe dokumenty korespondencyjny ze stycznia 91 roku, ponieważ mimo, że Centralna Komisja Kwalifikacyjna przestała działać, to sekretariat z Andrzejem Anklewiczem dalej funkcjonował i rządził tym procesem. Idziemy dalej. 27 czerwca 90 roku Krzysztof Kozłowski, szef UOP, powołuje tak zwaną komisję kwalifikacyjną do kadr centralnych. Przewodniczącym zostaje Andrzej Milczanowski, jego zastępca, czyli to jest drugi stopień, który był odpowiedzialny za weryfikowanie funkcjonariuszy SB w centrali MSW przy Rakowieckiej w Warszawie, czy tak zwanych jednostek departamentalnych. Przewodniczący był Milczanowski, zastępcą Zimowski, sekretarzem Wojciech Raduchowski-Brochwicz, członkowie, a też ekumenicznie, Czesław Żmuda był wieloletnim załóżnikiem, dyrektorem gabinetu Kiszczaka. I teraz kolejny zgrzyt, panowie. Ten pasek czerwony to jest członek tej komisji, Wojciech Bazydło, dyrektor zarządu śledczego. Pierwszy TW zidentyfikowany. Panie, to nie jest atak. To nie jest atak personalny. Ja tylko mówię o pierwszym przypadku. Mamy już w Komisji do Spraw Kadr Centralnych mamy pierwszego TW. Zaraz o tym opowiem. Już, przepraszam, tak, 27 czerwca. To są, tutaj macie Państwo też decyzje załączone w postaci slajdów przez ministra Kozłowskiego o powołaniu tego składu. Pierwszy TW. Dalej idziemy. Lipiec, 6 lipca 90 roku, powołanie Krzysztofa Kozłowskiego na ministra spraw wewnętrznych w rządzie premiera Tadeusza Mazowieckiego. On równolegle też pełni funkcję szefa UOP. 10 lipca, no to jest graniczna właśnie data, to jest powołanie wojewódzkiej komisji kwalifikacyjnej we wszystkich wojewódzkach istniejących, z wyjątkiem Stołecznego. I to jest pierwsze spotkanie szkoleniowe, na którym według dokumentacji, na którą natrafiłem, pan był, panie Zbigniewie, tu pozwoliłem sobie możliwe. Tak, jest 10 lipca, tak jest. To jest te pierwsze takie spotkanie konstytuujące właściwie was, tak. Także pan Zbigniew był bardzo odpowiedzialny i odnotował swoją obecność i był przede wszystkim, to jest istota. I tak dla, że tak powiem, demokratycznie chciałem też pokazać dokumenty, które umocowują pana Marka Surmacza. To jest fragment protokołu, no i decyzja ministra Kozłowskiego o powołaniu pana Zbigniewa jako szefa Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej dla funkcjonariuszy SB województwa krakowskiego. 27 lipca 90 roku nastąpiła bardzo szybka decyzja związana ze Stołeczną SB. Otóż zapomnieli panowie wtedy w czasie tego tempa, znaczy mówię o kierownictwie MSW i UOP-u, tempa tego procesu weryfikacyjnego o ubekach z Warszawy i okolic. Dlatego zastosowano taki myk, że w ramach Komisji Weryfikacyjnej do spraw kadr centralnych rozszerzono ten skład i powołano zespół do spraw weryfikowania funkcjonariuszy województwa stołecznego. I tutaj macie Państwo na tym slajdzie właśnie decyzję Milczanowskiego z 27 lipca i rozszerzony skład. I ten pasek to jest zespół, ta prawdziwa komisja, która dokonywała właśnie weryfikacji funkcjonariuszy SUSW, tutaj tak zwanego, czyli Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Oprócz Niemczyka, Konstantego Miodowicza, mamy drugiego tajnego współpracownika SB, pana mecenasa Lecha Falandysza.
I to nie koniec, proszę Państwa, jeżeli chodzi o agenturę w komisjach kwalifikacyjnych. Kolejna ważna data, 31 lipca 90 roku, to jest dzień zwolnienia ustawowego wszystkich funkcjonariuszy. To jest też ostatni dzień pracy ministra Kozłowskiego na stanowisku szefa UOP. Z następnego dnia Andrzej Milczanowski zostaje powołany. I to jest też data zakończenia formalna prac wojewódzkich komisji weryfikacyjnych z wyjątkiem stołecznej, która dopiero zakończyła 8 sierpnia, czyli 7 dni po terminie ustawowym. I 18 września 90 roku zakończenie działalności Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, czyli tej odwoławczej. Prace sekretariatu pod wodzą majora Andrzeja Anklewicza dalej były prowadzone. Weryfikacja w liczbach, czyli z 24 tysięcy przystąpiło do tej tak zwanej weryfikacji gdzieś 14 tysięcy ponad funkcjonariuszy. Pozytywnie ostatecznie zostało zweryfikowanych 74%, czyli ponad prawie 10,5 tysiąca, negatywnie 3,5 tysiąca, to jest 25. W województwach to miało troszeczkę inaczej, województwa były bardziej bezwzględne, jeżeli chodzi o ten proces. I tutaj mamy właśnie 61% pozytywnych, negatywnych 5 tysięcy. I tutaj na oddolnym pasku jest, że tak powiem, tryb odwoławczy, ponad 1/3 przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną tych odwołań zostało rozpatrzonych na korzyść funkcjonariuszy bezpieczeństwa, służb bezpieczeństwa. I moje pytanie do panów teraz jest takie po tym, że tak powiem, przybliżeniu. Jak z perspektywy tych 30 lat, około czy ponad 30, pan mówi, jest strasznie dokładny, trzeba uważać, oceniacie proces, w którym byliście, tak? Bo logika weryfikacji, to było założenie pewne w ogóle powstania nowych służb specjalnych, tak? Nie można tego oderwać. Jak oceniacie, w czym właściwie uczestniczyliście panowie z perspektywy, czy panie Zbigniewie, uważam, tu będzie spór. Tak, myślę, że te dane nie są potrzebne za bardzo. Po pierwsze, nie wszystkich SBK-ów weryfikowaliśmy, kwalifikowaliśmy, nie weryfikowaliśmy techniki poza szefostwem, pracowników paszportów. Te dane 24 tysiące, nie wiem do końca, czy to są ci, którzy byli poddani procesowi, czy ci wszyscy pracowników było z całą pewnością wtedy więcej, dużo. Paszporty, technika, obserwacja, już nie pamiętam, szyfry. Myśmy ich nie weryfikowali, ale tu jest złe założenie, bo tu jest, ja rozumiem, w pana wypowiedzi założenie, że było to 25 tysięcy SBK-ów i trzeba z nimi coś zrobić. To prawda, tylko ja mówię o stanie wtedy, żeby było jasne, moim stanie, moja zgoda na tę akcję i na udział w niej i na szefowanie w Krakowie była obwarowana. Po pierwsze tym, że robię co chcę i nic mi nikt nie może kazać. I po drugie, że oczywiste jest, że w komisji jest szefostwo przyszłego Urzędu Ochrony Państwa, więc oni szukają tam pracowników, skoro nie ma opcji zerowej. Dzisiaj nie wiem, czy ona była możliwa, czy była sensowna, ale zapadły decyzje. I cały pomysł był, tak go rozumiałem i tak go próbowałem realizować, żeby rozbić przestępczą organizację pod tytułem SB. 25 albo 35 tysięcy, licząc wcześniej tych, którzy się przez tę służbę przewinęli, jeszcze funkcjonowali na przykład już potem w policji, którzy byli uzbrojeni w większości, zorganizowali, znali nas, byli przeciwnikami tego nowego układu, który powstaje. I mój pomysł był taki, wyrzucić kogo się da, to znaczy tam jest takie pismo Widackiego, ciekawej postaci, że jak ktoś popełnił jakiekolwiek przestępstwo, wyrzucaliśmy. Jeżeli był jakikolwiek sygnał, że ktoś z tych SBK-ów źle się zachowywał w stosunku do konkretnej osoby, wyrzucaliśmy. Ja dałem ogłoszenie do gazet z numerem telefonu. Byłem wtedy dyrektorem Biura Interwencji Senatu, takiej na bazie Komisji Romaszewskiej, oficjalnej instytucji. Zgłaszali się do mnie ludzie. Ale
przecież miałem jasność pełną, że ani jestem w stanie tego zweryfikować. Ci ubecy przychodzili, mówili różne rzeczy. Z założenia im nie wierzyłem. Może mówią prawdę, może nie. Nie chodziło o to, żeby sprawiedliwość dziejową. Mówię o swoim zdaniu i o mojej postawie. Chodziło o to, żeby ich rozbić. Jednego wyrzucić, innego nie. W podobnej sytuacji, żeby oni nie wiedzieli, jakie są zasady tego do końca. My w Krakowie połowę wyrzuciliśmy. Zastanawialiśmy się pół żartem, pół serio, czy ubeka, który po pijaku pobił 3 milicjantów obywatelskich, to pozytywnie traktować, czy negatywnie. Ale mówię to żartem bardzo. Ktoś ukradł futro, jeżeli cokolwiek znaleźliśmy w dokumentach. Mieliśmy teoretycznie wgląd w ich teczki, ale one były oczywiście spreparowane, bo kobieta bardzo ważnym biurze studiów i analiz, 30 lat pracująca w różnych takich, tych wyższych szczeblach SB w Krakowie, miała 5 kartek w teczce. No to przecież było jasne, że ta teczka jest nieprawdziwa, więc mówię. Ani nie chciałem sprawiedliwości, bo wiedziałem, że to jest niemożliwe. Już pomijam, że to były psy łańcuchowe, trzymane na łańcuchu, zwalniane z tego łańcucha, a ci, którzy te łańcuchy trzymali, ci, którzy jest z tych łańcuchów, dzisiaj plują na Polskę z Brukseli, ze Strasburga, z Parlamentu Europejskiego i nigdy nie byli rozliczani. Więc ja, jak mówię, ja mówię o sobie, ja sprawiedliwości nie szukałem, ja nie chciałem ich sprawiedliwie ocenić, ja chciałem przyczynić się do rozbicia. A jeszcze 2 zdania. Wyrzucić kogo się da, rozpowiedzieć, bo już wiedziałem, że wynosili, mieli od chyba kierownika sekcji, mieli palić na działkach te worki dokumentów. Wiedziałem, że część tych worków nie jest spalona, więc ja chciałem wyrzucić ile się da, rozpuścić, że kto przyniesie materiały z powrotem mówiące o przestępczej działalności albo... No, ja dostałem materiały z agentury, z panu Polskiej Akademii Nauk, obrzydliwe. A i potem ewentualnie tych w drugiej turze przywracać z powrotem. Część szła do policji, nawiasem mówiąc, nie rozumiem tego, co pan powiedział, dlatego że myśmy weryfikowali tych, co poszli w 89 roku, czyli rok wcześniej do policji. No wie pan, jak ktoś w 7-8 przechodził, to już niech pan nie mówi mi, bo ja w to nie wierzę, że oni w 87 wiedzieli, że upadnie komuna i oni będą się uchowają. To ilu ich tam było? 10 w Krakowie? 1 tak myślał? Ja w to nie wierzę, że w 86-87 jakiś esbek wiedział, że za 3 lata nastąpi wolna Polska. Jaka ona wolna, jaka to inna rzecz. Więc jak mówię, natomiast mój pomysł na takie działanie, mówię o Krakowie, ja całego świata nie chciałem zbawiać, chociaż w Łodzi mówiłem to Kozłowskiemu, mówiłem to. Okazało się, jak zweryfikowaliśmy w Krakowie te 400 osób, połowę wyrzuciliśmy, musiałem wyjechać nad morze, bo żona małe dzieci zostawiła po 2 tygodniach, musiałem jechać do tych dzieci i nie było telefonów, nie było łączności, ale jakoś powoli zaczęło do mnie dochodzić, że w Warszawie wszystkie te decyzje są zmienione na pozytywne. I wtedy dostałem szału i udało, ale to jest inna historia, nie chcę dominować tego spotkania. Udało mi się częściowo przynajmniej odwrócić i pomysł na to, żeby oni oddawali materiały za zmianę decyzji upadł, bo oni wiedzieli z Warszawy, że jest przygotowana pozytywna decyzja, bo jak ja SBC, tak, bo jak ja dopadłem z Rokitą na ulicę, o mało go nie przejechaliśmy w Krakowie Kozłowskiego w niedzielę wieczorem, to on jechał do Warszawy w poniedziałek i miał przygotowane 4000 czy 6, nie pamiętam, pozytywnych zmian Komisji Wojewódzkich. On mi to powiedział, on nie ukrywał tego. Udało się to zatrzymać, cofnęło się i w Krakowie ze 120 osób czy 200, ponad 100 osób, które oni chcieli przywrócić, oczywiście nie uzasadnialiśmy, jak chciał Widacki, tylko napisaliśmy, że jak zmienią decyzję, w przypadku 26 nie będziemy awanturować się, oni dołożyli jeszcze 6 osób, czyli 1/4 z tego, co chcieli przywrócić. Przywrócili, 3/4 wycofali się, czyli dało się wpłynąć. Jeszcze jedno ostatnie zdanie. Jeżeli mówimy o pytanie jest, czy bezpieka kontrolowała proces weryfikacji funkcjonariuszy SB. Rozumiem, że chodzi o to rozumienie słowa kontrolowała ze słownika, która mówi o tym, że sprawować nadzór
mieć pod kontrolą, tak? Dobrze rozumiem? No, panie drugi, ma pan już dwóch tajnych współpracowników, dwóch komisji. Ma pan Anklewicza, SBK, który koresponduje... Panie Piotrze, no. Czy kontrolowanie, czy SB kontrolowała, chodzi o to, czy sprawowała nadzór i miała kontrolę? Nie. A o co chodzi? Co znaczy kontrolowała? To pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie w drugiej części prezentacji. Ja tak? Szanowni Państwo, to nie o to chodziło, że był jeden, czy drugi, czy pięciu tajnych współpracowników, a w tych 50 komisjach 10 tajnych współpracowników. Tajny współpracownik nie wiedział, kto jest tajnym współpracownikiem. SBK, który nie prowadził danej sprawy albo danego pionu, nie wiedział, kto jest tajnym współpracownikiem. Więc to nie miało żadnego znaczenia. Nie o to w tym wszystkim moim zdaniem chodziło. Chodziło o to, że jeżeli są dwie możliwości, albo w 1989 roku nastąpił pozytywny finał walki narodowo-wyzwoleńczej Polaków i Polska odzyskała wolność, rzuciła jazmo komunistyczne, albo ten proces był przygotowany i sterowany z Moskwy. Trzecia możliwość jest, że to było trochę mieszane. Ja zresztą ja mam dowody na to, że prawdopodobnie przewrót 89 w Polsce był robiony przez Sowietów. W dużej mierze. Mieli Afganistan, mieli Gwiezdne Wojny Reagana, mieli Polskę jak wrzód na dupie, która upadała, 40 milionów ludzi, nie do zwalczenia, ani nie do obłaskawienia. Z całą pewnością do 24 lutego ubiegłego roku ten proces był pozytywny dla Rosji. Tak? Pozycja Putina jest nieporównywalna do wszystkich poprzednich genseków sowieckich. Więc jeżeli robili to Sowieci, to po pierwsze musieli to zrobić nami, opozycją, a nie reformatorami kolejnymi. Dlatego chyba nas nie skasowali tak czy inaczej, a mogli to zrobić. I wtedy... I robił to pewno w Polsce Kiszczak, może Jaruzelski, tego nie wiem, ale bardzo niewiele osób wiedziało, o co chodzi, to ci SBC byli kompletnie nieważni. Oni nie mieli żadnego znaczenia. Komunistom, tym, którzy prawdziwie wiedzieli, co się w Polsce dzieje, zależało, żeby rozmontować SB. Zrobili to naszymi rękami. Przypadkowo jednego wyrzucili, jednego nie. Oni nie mieli już znaczenia po 90 roku SB, moim zdaniem. Nie wyszły żadne bardzo ważne i kompromitujące materiały z SB, które wzięli. To się udało i naszymi rękami, a komuniści byli zachwyceni. Oni potrzebowali przejąć banki, media, i nakraść się czegoś. Służby specjalnych uważa pan nie. Służby specjalne, wojskowe nie wiem. To jest ciemna plama i to jest prawdziwy problem. ASB zostali jakimiś tam, zrobili sobie kilka ochroniarskich firm. Dobrze. Żaden z nich kariery nie zrobił. To poza strukturami państwa, ale jeżeli chodzi o... Problem jest gdzie indziej, nie w tym, że jeden tajny współpracownik... Oddajmy panu Markowi Brok w takim razie. Jaką perspektywę pan Marek ma po tych 33 latach, panie Zbyszku? I dlatego ja dopiero w 2006 roku, jak zostałem wiceministrem spraw wewnętrznych u Ludwika Dorna, w pierwszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości, to czyściłem byłych SB-ków ze stanowisk kierowniczych w strukturach z Krakowa również. Byli oficerowie, to byli ci, co pozytywnie przeszli weryfikację. Żeby uratować własne tyłki, komuniści musieli ratować bezpiekę. Doskonale o tym wiedzieli. I polityka była tak kształtowana, przygotowania do Okrągłego Stołu i tak zwanego porozumienia i podzielenia opozycji podziemia Solidarności na tych, z którymi się rozmawia i na tych, z którymi się nie rozmawia. Właśnie dlatego ja dokładnie pamiętam, w jakim stanie, powiedziałbym, moralnym było środowisko tamtym czasie SB i Milicji Obywatelskiej, bo tam byłem w środku, bo inicjowałem czy wznawiałem działalność związków zawodowych wtedy. I szybko zorientowałem się, jak związki zostały pierwsze przejęte od razu po założeniu. Wycofałem się z tamtej działalności, ale też wiedziałem, że po doświadczeniach nie tylko własnych i tego, w jaki sposób postępują, jak dokonywano naboru po stanie wojennym albo jeszcze w stanie wojennym, jak wielu moich kolegów z ruchu drogowego
zwabiono i jakimi motywami się kierowali, idąc do tej służby, jak szybko zostawali oficerami i drukowano im kariery. Wiedziałem, że to środowisko było w tamtym czasie do likwidacji, dlatego publicznie od 1989 roku, od pierwszych wyborów czerwcowych, mówiłem o potrzebie opcji zerowej. Po tym, co się wydarzyło w NRD, czy w Niemczech, po obaleniu muru berlińskiego, w Czechach, wiedziałem, że to samo jest do przeprowadzenia w Polsce i absolutną naiwnością w tamtym czasie było myślenie, że Kiszczak nad tym towarzystwem panował. Wtedy była reguła ratuj się kto może. I niestety, ubolewam nad tym, ale wielu w środowisku opozycji i działaczy Solidarności uważało inaczej. Sam osobiście pisałem do Rokity na przełomie 89 i 90 roku o tym, że non-stop w Komendzie Wojewódzkiej w Gorzowie pracuje duży stół siaczkarnia i niszczone są dokumenty. Reakcja była po jakimś czasie i w efekcie tej reakcji wyszedł jakiś okólnik o przywołaniu, o zaprzestaniu. Co chciano, to już zdążono zniszczyć, bo o tym, że nie ma dokumentów na potwierdzenie działania wielu agentów, a przecież agentura nie była werbowana z ludzi spoza Solidarności. No nie oszukujmy się, bo wtedy penetrowano przez środowisko głównie Solidarności. Ja teraz dopiero dowiedziałem się, że najbardziej zaufany człowiek, z którym ja miałem kontakty w podziemiu Solidarności, był agentem, był TW. I tylko dlatego go nie zdekonspirowano, jak w tych dokumentach oficjalnych w tej chwili przeczytałem, ponieważ był uplasowany w bardzo wysoko w strukturach wykonawczych podziemnej Solidarności, a ja z nim kontaktowałem się w taki sposób, że ujawnienie jego zdekonspirowałoby go jednocześnie. Stąd, bo najczęściej osobiście, wyłącznie. Ale też pisał raporty, pisał o tym, co przekazywałem Solidarności z podziemnej, z kim miałem w podziemnej Solidarności kontakty. Tu padały nazwiska też Gdańska. Państwo romaszewscy nie byli wspomniani, bo prawdopodobnie w tamtym czasie nie ujawniłem tego, a byłem po kontaktach z Niną Milewską, która była spokrewniona z moją teściową i taki kontakt nawiązałem. Byłem zresztą osobiście w Gdańsku też u niej w domu. To wszystko się działo wtedy w latach 80. Więc ja byłem absolutnie zwolennikiem opcji zerowej. Dlaczego? Dlatego, że widziałem, jak ci, którzy zdążyli ujść weryfikacji, a byli bardzo negatywnie oceniani w środowisku opozycji demokratycznej, lokowali się w różnych miejscach. W bankowości, w biznesie, w ochronie, w samorządzie nowo budowanym terytorialnym. SBC, którzy umknęli weryfikacji. W Gorzowie. Ja myślę, że to był schemat powielany w bardzo wielu miejscach, dlatego że na przykład powstała taka komórka ochrony funkcjonariuszy, inspekcyjna, wewnętrzna, kontrolna, która składała się z samych SB-ków, ale ona była przecież w strukturze. Ale ci, co dotrwali do momentu weryfikacji, to byli też SB-kami. Ale jeden z nich samobójstwo popełnił u nas, kierownik tej komórki, ale inny wcześniej wyszedł i został zastępcą komendanta wojewódzkiego policji za chwilę. On dopuszczał się prowokacji w 92 przeciwko mnie. W 92 roku, w rocznicę stanu wojennego, przepraszam, 92, 11 lat po stanie wojennym, drugi rok policji. Oni chlali w Komendzie Wojewódzkiej i czcili stan wojenny w ten sposób. Tak wyglądała rzeczywistość po weryfikacji. O, już pytanie pana Zbigniewa. Co to, jaka kontrola, jaki charakter kontroli? Te slajdy drugiej części prezentacji myślę, że odpowiedzą na to pytanie. Ten slajd zatytułowałem członkowie Komisji Weryfikacyjnej do spraw SB i funkcjonariuszy UOP odnotowani jako tajni współpracownicy Wojskowej Bezpieki SB. I od prawej wspomniany już Wojciech Bazydło, pierwszy szef, dyrektor zarządu śledczego UOP, członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw kadr centralnych, źródło Bazyl,
dysponent lokalu kontaktowego zespół. Pozwoliłem sobie popełnić zresztą duży artykuł na portalu i.pl o nim, bo to ciekawa historia. Od 71 roku do 86. Idziemy z prawej do lewej. No, prawdopodobnie ta postać została już przez panów rozpoznana. A mecenas Lech Falandysz, też członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw kadr, zespołu kadr centralnych weryfikujących stołeczną SB w Warszawie. Jego przeszłość tajnego współpracownika jest znana, bo został ujawniony w 92 roku jako TW Wiktor. Natomiast mało kto pamięta, że jego współpraca według zapisów ewidencji operacyjnej SB trwała do grudnia 1989 roku jako TW Wiktor i był na kontakcie Wydziału Pierwszego Departamentu Drugiego, czyli kierunku amerykańskiego w departamencie, czyli kontrwywiadzie SB. Grudzień 89, niespełna 6 miesięcy później, pojawia się na Rakowieckiej jednym z najważniejszych, że tak powiem, komisji weryfikacyjnej, bo dotyczącej funkcjonariuszy departamentalnych. I od lewej, to już pan Zbigniew powinien rozpoznawać, kapitan Mieczysław Tarnowski, zarejestrowany w ewidencji operacyjnej WSW jako tajny współpracownik o pseudonimie Alfa od 1978 roku, sekretarz pana komisji. I idziemy do postaci, której chciałbym rozwinąć, bo ona w sposób moim zdaniem świetny odpowie na pytanie, jak kontrolowano ten proces. To jest pułkownik Ryszard Nowakowski. On był wiceprzewodniczącym chyba, o ile dobrze pamiętam, zaraz to na slajdzie zobaczymy, Komisji Weryfikacyjnej we Wrocławiu i pierwszym szefem delegatury UOP we Wrocławiu. Tak jak pan Mieczysław Tarnowski był zastępcą, potem wiceszefem UOP i wiceszefem ABW. Tak, pułkownik Ryszard Nowakowski po procesie weryfikacyjnym został pierwszym szefem delegatury UOP w Krakowie, we Wrocławiu do 1 lutego 1992 roku, kiedy ta kompromitująca informacja o tym, że jest tajnym współpracownikiem WSW o pseudonimie Stroner, i zaraz powiem od którego roku, wyszła i została zidentyfikowana na Rakowieckiej, a tutaj Warszawy, i to była ostatnia decyzja personalna Andrzeja Milczanowskiego przed jego rezygnacją z funkcji Urzędu Ochrony Państwa. Także jeszcze raz, to jest tylko przykład ten, który zidentyfikowałem tajnych współpracowników wojskowej bezpieki bądź zarejestrowanych, bądź służb bezpieczeństwa na potrzeby tej debaty, bez pogłębiania i bez projektu. Czterech przedstawicieli czterech różnych komisji, dwóch z cywilnych, dwóch z wojskowych. Co oni robili w komisji, pana zdanie? Pan? Znaczy tak, wiedzieli i dobierali skład przyszłych kadr UOP-u, tak jak pan, pani Zbigniew powiedział, że warunkiem pana zgody na kierowanie komisji w Krakowie było, że jest Rusak i jest Tarnowski, bo oni... bo oni sobie dobierają ludzi w czasie składu, w pracach tej komisji do Urzędu Ochrony Państwa. No więc jeżeli pan ma w składzie osoby, które potem zresztą te kierownicze stanowiska zajmują, które na nich ciąży agenturalna przeszłość, no to hello, no nie może być to suwerenne decyzje, tak? To nie może być tak, że ci ludzie są wolni, tak? I sam fakt, że pułkownik Nowakowski został skompromitowany po dwóch latach prawie w służby, tak, i ta, że tak powiem, egzekucja ostatnia kadrowa przez Milczanowskiego została dokonana, no, świadczy o tym perspektywie, o której ja mówię. Nie ufa się takim osobom, one są obciążone, mogą dla kogoś innego pracować. Tą wiedzę mógł zupełnie ktoś inny przejąć. Sąsiedzi i sąsiadów, jeżeli chodzi o kraj. Nieważne, ale to zajrzyjmy do biografii pułkownika Ryszarda Nowakowskiego. Króciutko, rocznik 48, oficer zawodu LWP, urodzony w Opolu, związany z Wrocławiem. Do wojska wstąpił w 66 roku, absolwent wyższej oficerskiej szkoły wojsk mechanizowanych, tak zwany ZMECH we Wrocławiu i z Wrocławiem związany. Po ukończonej oficerskiej szkoły przydzielony do 11 Dywizji Pancernej i tam zwerbowany właśnie na tajnego współpracownika, słuchacz Akademii Sztabu Generalnego, od 80 roku wykładowca,
i potem 89 adiunkt tej uczelni, zwolniony na własną prośbę ze służby zawodowej stopniu podpułkownika w sierpniu 90 roku w związku z objęciem stanowiska szefa delegatury UOP we Wrocławiu. Wcześniej powołany przez ministra Krzysztofa Kozłowskiego w skład komisji kwalifikacyjnej do spraw funkcjonariuszy SB dla województwa wrocławskiego. Z UOP zwolniony ze względu na dobro służby po ujawnieniu jego agenturalnej przeszłości z dniem 1 lutego 92. I tak jak powiedziałem, była to ostatnia decyzja kadrowa. Tutaj Państwo macie po prostu od prawej strony decyzję o powołaniu pułkownika Nowakowskiego w skład komisji kwalifikacyjnej, protokół, a po lewej stronie pismo ministra Kozłowskiego do szefa resortu obrony narodowej ówczesnego admirała, wiceadmirała Piotra Kołodziejczyka o przeniesienie właśnie, o pomoc, przeniesienie pułkownika Nowakowskiego właśnie w struktury UOP i pracy w komisji kwalifikacyjnej. No jest datowane z lipca, o ile dobrze pamiętam, 9 roku, 25. Dobrze. A teraz, co to jest ten slajd? Od lewej strony Państwo macie pułkownika Nowakowskiego, pseudonim Stroner, a od prawej jego oficerowie prowadzący. I tu wchodzimy, kto kontrolował, Panie Zbigniewie, tak? Pierwszy oficer prowadzący, ten, który w 70 roku zwerbował Stronera, to jest podpułkownik Ireneusz Cieślak, oficer WSW i następnie Wojskowych Służb Informacyjnych. I drugi, który kontynuował z nim współpracę, oficer prowadzący, major Krzysztof Ziarno, także oficer WSW i także Wojskowych Służb Informacyjnych. I dalej biegniemy w tej opowieści, kto kontrolował proces weryfikacji. I tutaj czytam, według zachowanej w IPN dokumentacji, Ryszard Nowakowski podczas służby w 11 Dywizji Pancernej, to chyba zdaje się w Żaganiu jest, w lipcu 70 roku został zwerbowany przez pułkownika, wówczas chyba dobrze pamiętam, kapitana Ireneusza Cieślaka, oficera WSW, w charakterze tajnego współpracownika o pseudonimie Stroner. Współpracował do roku 77, wtedy poszedł na studia do Akademii Sztabu Generalnego i nastąpiła przerwa. W momencie rozpoczęcia pracy dydaktycznej Nowakowskiego w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Mechanizowanych we Wrocławiu, WSW ponownie zainteresował się Stronerem. W sierpniu 82 roku major Ryszard Ziarno, oficer oddziału WSW we Wrocławiu, zarejestrował Nowakowskiego w ewidencji operacyjnej służby jako czynnego, tajnego współpracownika pod tym samym pseudonimem. Współpracę z TW Stroner zakończono w grudniu 89 roku, podobnie jak Lecha Falandysza, tylko cywilne służby. Z powodu, i tu cytuję, braku potrzeb dalszego wykorzystania. Nie to, że się zerwał, nie to, że nie chciał, odmówił, bo to są takie formuły, bym powiedział, nomenklaturowe, kiedy sieć agenturalna jakby już zaprzestaje chęć dalszego kontynuowania. Nie, brak potrzeby. To służba zdecydowała, że on jest bezużyteczny na pół roku przed pracą w komisji kwalifikacyjnej, a potem objęciem szefostwa delegatury UOP we Wrocławiu. Wieloletni oficerowie WSW Cieślak i Ziarno kontynuowali służbę po 1990 roku w Wojskowych Służbach Informacyjnych. Ireneusz Cieślak do co najmniej 1993 roku, a Ryszard Ziarno prawdopodobnie służył w WSI co najmniej do 2000 lat. Bo to pierwszy jest 45 rok, drugi 50. To chyba drugi rocznik, więc bardzo młody oficer. Tutaj widzicie Państwo po prostu część dokumentacji zachowanej w Instytucie Pamięci Narodowej. To są karty rejestracyjne dotyczące Stronera. Przepraszam, panie Piotrze, czy to znaczy, że Wojskowe Służby Informacyjne nie były zainteresowane kontrolą UOP-u? Skoro nie. W 89 go wyrejestrowali z braku potrzeby, a potem nie reaktywowali, jak został szefem UOP-u, czy można domniemywać, że WSI i służby wojskowe nie były zainteresowane wpływem na UOP-u we Wrocławiu? No wręcz przeciwnie, no więc właśnie twierdzę, że były zainteresowane. Czemu go wyrejestrowali? WSW wyrejestrowało w grudniu 80, ale WSI mogło podjąć go na nowo, tak jak to zrobiono. Ale jest w dokumentach? Jest w dokumentach. Tak? Nie może być, dlatego że Instytut Pamięci Narodowej nie sięga dokumentacją wytworzoną po dacie 31 lipca 90 roku. Nie sięga. No ale nie mogliście tego sprawdzić? Nie można tego sprawdzić. Nie ma materiałów dotyczących. Nie mogę tego sprawdzić jako osoba, która się tym zajmuje z racji cenzury czasowej. Wszystko to jest w archiwach obecnie Służby Kontrwywiadu Wojskowego bądź Wywiadu Wojskowego. Przepraszam, kto był ministrem
kto był ministrem wojsk, jak to się nazywa? Obrony Narodowej. Obrony Narodowej. Wtedy. I pan był tam w tych cuchach, a nie mogliście tego sprawdzić? A gdybym mógł wiedział, pan, czy nie mógł? Gdybym wiedział w 2006 roku, że istnieje ktoś takiego jak pułkownik Ryszard Nowakowski, który będąc szefem delegatury UOP we Wrocławiu był jednocześnie mógł w przeszłości, pan, mógł pan to bym sprawdził. Natomiast no niestety, tak jak mówię, Instytut Pamięci Narodowej ma określoną cezurę czasową i to tylko do tej daty można badać historię, a potem domniemywać. I ostatni slajd to jest wisienka na torcie, proszę państwa. No, i no nie, nie można tego sprawdzić, bo jest takie prawo, tak? Nie można tego sprawdzić. Służby oczywiście powinny sobie odpowiedzieć na pytanie, ale bo jakby wybił mi pan teraz jakby z końcowego slajdu, tak? Bo jakby to jest wisienka na torcie dotycząca Cieślaka, czyli werbownika Nowakowskiego, tak? 85-86 rok na 6-miesięcznym kursie KGB. I teraz wracam właśnie do problemu kontrolowania. Panowie uczestnicząc, to jest moje zdanie, nie zarzut, uczestnicząc w tym procesie, byli kontrolowani z różnych stron. Żeby miałem tego świadomość. Z różnych stron. Politycznej, jaką architekt, nie, na pewno tak, dlatego że warunki brzegowe określił Kozłowski i Jan Maria Rokita dla pana. Ale też ten proces był, można powiedzieć, operacyjnie, według mnie, kontrolowany przez tą agenturą, między innymi, którą panu wymieniłem. A jeżeli mamy gościa, który pół roku wcześniej, po kilkunastu latach współpracy z WSW, z kontrwywiadem, z człowiekiem, który był na KGB-owskich szkoleniach i wszyscy pochodzą z oddziału wrocławskiego WSW, a potem WSI, to trzeba wiedzieć. Ci oficerowie potem pracowali dla Wrocławia. Istnieje niebezpieczeństwo, czy też zagrożenie tego, że byli tymi nitkami kontrolowani po prostu. Ten proces był w ten sposób kontrolowany. I z jakichś powodów, wiemy o tym dlaczego, rząd Mazowieckiego nie parł ani jednym momencie do sytuacji w takiej, żeby zająć się wojskową bezpieką. Została ona całkowicie pominięta jako właśnie gwarant i instrument kontroli tej weryfikacji. I teraz ja właśnie, i znowu do panów pytanie, to w czym wyście uczestniczyli tak naprawdę? W rozbiciu przestępczej organizacji 25 tysięcy uzbrojonych, zorganizowanych ludzi. Nie było problemów z bezpieką na tym poziomie już nigdy. Z bezpieką ani z poszczególnymi, jakieś wyjątkowe zupełnie sytuacje. Bezspornym jest, że premierostwo i rząd Mazowieckiego dzisiaj z tej perspektywy już od dawna, moim zdaniem, był kompletnym dramatem, ale to było na innym poziomie zupełnie niż to, żeby został Józek Śrubka w SB w Krakowie, a nie Heniek Krzywy. To było kompletnie bez znaczenia i ówczesny układ, moim zdaniem, chciał zdemontować Służbę Bezpieczeństwa i myśmy chcieli. Myśmy chcieli, mając doświadczenia z lat 80. i rzucili nam weryfikację, mogliśmy sobie wyrzucić połowę, kogo chcieliśmy, a przez te różne ochrony na poziomie Warszawy, przez te odwołania, pokazywali tym esbekom, że walczymy, robimy co się da. Jednego przepuściliśmy, innego nie. To kompletnie nie miało znaczenia. To kompletnie nie miało znaczenia. Natomiast to, że powstały nowe służby, Urząd Ochrony Państwa i potem Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego była w części kontrolowana przez Sowietów, przez takich ludzi, nie wiem czy tych, to jest druga strona medalu. Tylko co można było w tej sprawie zrobić, kiedy jeszcze raz mówię, prawdziwi dysponenci tych służb specjalnych są do dziś bezkarni, a oni byli psami łańcuchowymi, których zwalniano z łańcucha, czasami się sami zrywali po pijanemu. Przecież problem jest gdzie indziej, nie w tym, że weryfikacja była zła. Była zła, ona nie mogła być inna. Chodziło o to jednej i drugiej stronie i nam, opozycjonistom, dziś to widzę wyraźniej niż wtedy, i komunistom, którzy przekształcali się, nie oddawali władzy, tylko oddali część władzy na chwilę politycznej, żeby zająć prawdziwą, finanse, media,
rozkraść Polski ile się da. Tylko dzisiaj to wszyscy są mądrzy. Byliście w ministerstwie i niewiele żeście zrobili, a już byliście w zupełnie innej sytuacji. Mieliście dostęp do tych archiwów. Czy ja bym wziął Tarnowskiego, jakbym wiedział, że jest agentem WSI? Nie wziąłbym. Ale był inteligentnym, przyzwoitym, wyglądał na przykład. Ja nie wiem, czy on działał na rzecz WSI, czy się zerwał ze smyczy, bo nie takie sytuacje widziałem. Nigdy tego już nie będziemy wiedzieć. Natomiast dzisiaj dobrze pokazać dziesięciu, co mógł zrobić tajny współpracownik w komisji w Gorzowie. Mógł Juska jednego ochronić, niech pan Marek ale odpowie systemowo na to pytanie. Nic nie mógł zrobić. Niech pan Marek odpowie, co mógł. Mógł bardzo wiele i efekt końcowy weryfikacji tej kwalifikacji właśnie taki jest, jaki jest. Dlatego, że jak wyglądała w ogóle praca w komisji kwalifikacyjnej? U mnie w moim mieście, w Gorzowie i województwa gorzowskiego. Dostaliśmy akta personalne. Ja, ponieważ znałem tych ludzi, znałem różnego rodzaju incydenty, w których oni uczestniczyli i tak jak pan wspomniał, te akta były wyczyszczone, teczki były wyczyszczone. Ja pamiętam, że jak próbowano sterować na przykład efektem pracy kwalifikacyjnej, pozostawiając w celu skompromitowania na przykład SBK jego raport z prośbą o zgodę na wyjazd do Berlina, na handel masłem, cukrem, czymś tam jeszcze, bo to był końcówka lat 80. i oni pisali raporty, żeby dorobić do wynagrodzenia. I oni pisali wprost w tych raportach, że proszą o zgodę za granicę, żeby wyjechać, bo mają dzieci na utrzymaniu i tak dalej, podłe wynagrodzenia. Nie chcą dorobić. I takich było tam iluś wystawionych na strzał. Ale co było więcej? Zawsze zadawałem sobie później pytanie i zresztą tu wspomnę też Bronisława Żurawieckiego, który pewnie jak wie, to może ogląda nas, że wściekłość naszą po weryfikacji spowodowało to, że myśmy uznali, zresztą nasza hipoteza się potwierdziła, że od początku do końca cały proces przekształcania służb był pozorem na etykietę. Czyli miało wyglądać tak, jak mówili, a zrobione zostało tak, jak chcieli. Po prostu odpowiedź na proste pytanie. Skąd Centralna Komisja Kwalifikacyjna wiedziała o tym, że może sobie bezkarnie strzelić połowę z tych, co myśmy negatywnie zweryfikowali, albo w moim przypadku 3/4. Jakie argumenty? Kto im dostarczył argumentów? Którzy SBC-y z naszej komisji kwalifikacyjnej? Nie. To byli ci... Anklewicz dał te argumenty. Nie. To nie SBC-y. SBC-y nie uczestniczyli w komisji kwalifikacyjnej, nie oceniali in gremio. Tam był senator Komitetu Obywatelskiego, byli posłowie, był jeden z PSL-u, nie było czerwonych. To na pewno. Ale były też trzy osoby tak zwanego społecznego zaufania, czy o społecznym autorytecie. To był świętej pamięci Kaziu Modzelan, był profesor Czyżewski, który do dzisiaj spotykam go i byłem ja. I ja, Modzelan pamiętam, mieliśmy absolutnie pogląd jednoznaczny. Wszyscy SBC-y zasługują na rozwalenie, na potępienie. Ta służba się nie powinna ostać. A już szczytem bezczelności było powoływanie byłych SBK-ów na szefów Urzędu Ochrony Państwa w nowej rzeczywistości politycznej. To już była granda. I ja... A kto u nas w Gorzowie był szefem UOP-u? W Zielonej Górze był. A kto był? No więc właśnie, to ja pamiętam, jak później ci pułkownicy byli zaangażowani w wiele afer gospodarczych. Nie pamiętam, ale gdzieś występował jakiś pułkownik Czuczejko, bodajże chyba to był SBK. No, regionalnego. Ja nie pamiętam, kto był pierwszym, ale na pewno nie kojarzę tego z działaczem opozycji demokratycznej. W Poznaniu szefem delegatury został sędzia Wojskowy Sądu w Poznaniu Antoni Franczyk, który skazywał Połubickiego i innych w kilkunastu procesach robotników na kary dosyć drakońskie. To nie miało jakby znaczenia w tym momencie. Ja uważam tak, że po weryfikacji awans kadrowe, stanowiska oficerskie, kierownicze w policji. Przecież oni, żaden z nich, nie pamiętam, żeby któryś z pracowników zweryfikowanych z tych SBK-ów funkcjonariuszy był szeregowym potem funkcjonariuszem. Takich nie znam. Takiego cwaniaka jednego pamiętam, który
zwrócił się do komisji kwalifikacyjnej o wydanie mu świadectwa moralności, bo nie chce być kwalifikowany ani do UOP-u, ani do policji. Dostał od komisji takie świadectwo i następnego dnia kwity do UOP-u złożył, nie? Na bezczela. Daliście się nabrać. Więc ja potem spotykałem wiele razy tych ludzi w działalności już bezpośredniej. Oni się wcale nie zmienili. Oni wcale nie zmienili towarzystwa. Nie zerwali z powiązaniami biznesowymi z czasu stanu wojennego, po stanie wojennym. Geszefciarstwo kwitło. Oni stanowią do dzisiaj, już pewnie ich dzieci albo wnuki, elitę biznesu lokalnego, wpływów politycznych, zdominowali samorządy. W banku, w bankach, powstających bankach po 1990 roku nie było nikogo z zewnątrz, spoza nomenklatury PZPR-owskiej. Byli towarzysze, sekretarze. Nie, z partii sojuszniczych. Ale to ja rozumiem, bo rozumiem, że pan Zbigniewa, że będzie bronił jakby siebie, ale żeby było jasne. Nie uczestniczył w jakimś teatru? Żeby było jasne, jedno zdanie. Otóż do tej pory uważam, że taki sposób weryfikacji w 1990 roku był słuszny. Ale powiedział, że to było złe. Ja nie mogę skończyć. Jednych wyrzucić, jednych nie, pomieszać. Tylko były ustalenia, które nie zostały zrealizowane, nie spisane, że za 2-3 lata żadnego byłego SBK w UOP-ie nie będzie. I po to poszła cała grupa działaczy Wolność i Pokój, nie chcę mówić nazwisk, do służb, że był pomysł, że oni w cudzysłowie nauczą ich języka swojego te służby. Ja po pół roku zobaczyłem, że te służby nauczyły swojego języka ich. To się zupełnie nie udało. Byli zachwyceni USBK-ami. Oni zaczęli się kolegować, pewno pić wódę, interesy robić. Tak. Więc ja nie mówię, że ta weryfikacja była sukcesem. Ja mówię, że ona nie mogła inaczej w 90 roku, tylko powinny być konsekwencje, o których mówiłem. Za 2-3 lata wyrzucić wszystkich z łopu, tak, by to się dało zrobić. Czy 90% tych, którzy przeszli do tych służb, powinno się po 2-3 latach wyrzucić. Po drugie, trzeba było wyrzucić nie w drugiej instancji, tu był oczywiście działalność SB, którego jakby taką symbolem jest Anklewicz, że oni dzwonili po kumpli. SB była wewnętrznie skonfliktowana, oni robili karierę swoim kosztem, nie lubieli się, mieli z tego co ja mówię, jak 8 lat tam byłem, w innym charakterze bywałem. Więc to nie jest tak, że to była jakaś bardzo zintegrowana grupa. Natomiast jakby się ich wyrzuciło wtedy połowę, tak jak my w Krakowie, po pierwsze by trochę posypali się, po drugie by trochę materiału wróciło, po trzecie za 2-3 lata powinno ich nie być w łopie. I tu zawaliło, dlatego że ten rząd, każdy kolejny, nie miał żadnego pomysłu, co z tym zrobić. Łącznie z rządami, czy z rządem pana premiera świętej pamięci Olszewskiego, nikt nie miał pomysłu, co z tym zrobić. Niestety, wszyscy uważali, że są ważniejsze rzeczy. A jeśli chodzi o banki, byłem u Rokity, jak był szefem URB-u w Warszawie i dał mi taki 50 stron dwustronnie zadrukowanych, taki zeszyt mówi, tak kazałem sobie zrobić listę osób w bankach, szefostwa banków, 90 pewno pierwszy rok, tak? Jakiś tak, 91. Pierwszy, drugi, tak. Drugi, Suchocka. I mówi, wszyscy PZPR, SD albo PSL, czy jak to się ZSL jeszcze chyba nazywał, i mówię, rezerwa kadrowa w tych banków, wszyscy, każdy z nich PZPR, SLD, i to nie byli ubecy, to byli ludzie nomenklatury. Ale maklerami partyjnej. Zostawali ubecy. Panie Marku, ubecy, SBcy nie zrobili karier indywidualnych. Do dzisiaj są maklerami. Wyjątki są, moim zdaniem, drobne, mówię o Krakowie, drobne biznesy nie weszli do polityki. Przecież ja z tych 400 weryfikowanych, z 200 rozmawialiśmy, potem w drugiej instancji jeszcze 100 poprosiło, może niektórzy po 2 razy. Ja tam 8 lat bywałem, rzadko, bo tylko jak mnie złapali. W Krakowie nie zrobili karier, nie zrobili pieniędzy, nie mieli specjalnego znaczenia, więc nie demonizuj. Może w
w miejscowościach małych jak Gorzów może było ja inaczej. Panu, ja powiem natomiast panu, jaka jest różnica. Nikt nie miał już, nigdy już potem różnica pomysłu, jest taka, że Kraków jest zbyt dużym ośrodkiem, zbyt dużo było tych funkcjonariuszy, jak pan sam powiedział, 400, tak? 400. No to widzi tych, pan, to którzy było, przystąpili. Tak. No ci, którzy tak. A, więc nawet nie bylibyście w stanie, bo ta 400 czy 500 was znała 20. 20 was znała, ale wyście ich nie znali na pewno. I oni pozostali dla was kompletnie anonimowi. Przez chwilę w czasie trwania prac komisji weryfikacyjnej była lista. Ja nawet nie jestem w stanie dzisiaj pamiętać. Ja pamiętałem wielu po twarzach i spotykam ich dzisiaj w różnych instytucjach. Są radcami prawnymi, pracują w firmach, ich dzieci tak samo. Myśli pan, że oni mają inny stosunek do zmian w Polsce niż ich tatusiowie i dziadkowie, którzy byli wcześniej zakorzenieni jako utrwalacze władzy ludowej? W mojej sprawie decyzje personalne, dyscyplinarne w 1989 roku podejmował żołnierz Armii Radzieckiej, przeflancowany na późniejszego UBK-a i dalej funkcjonariusza, generał w MSWiA. No, taka była rzeczywistość i myśmy z taką rzeczywistością się zderzyli rok później, pół roku później przecież, nie? Więc naiwnością było okrutną w skutkach przyjmowanie, że oni i traktowanie ich jako partnerów w nowej rzeczywistości w wolnej Polsce. A panie, to był dramat. Nie? Powiedział pan, że też w naszej rozmowie, że jakby podjęto decyzję, a przecież Kraków rządził wtedy MSW, tak, bo to mówimy o Miodowiczu i innych, tak, Rusak, tak, Tarnowski. Powiedział pan, że zadecydowano, że grupa VIP-u wchodzi, wolności i pokój. Tak. A dlaczego się ograniczono, znaczy jakby, dlaczego, skąd wskazanie właśnie na VIP, nie szerzej, na przykład, nie wiem, Federacja Młodzieży Walczącej, NZS, Solidarność. Dlaczego właśnie VIP? Otóż dlatego, Rokita był z VIP-u, VIP wymyślił Radosław Huget, który jest w Londynie, i Rokita. Wymyślili, że w końcówce lat 80., nie wiem, czy powstał w 86. czy 87. roku, kiedy była naprawdę kompletny dołek, zaczął się dołek w opozycji, nie było Solidarności, ludzie byli zmęczeni. 88 rok na początku był dramatyczny i oni wymyślili formułę wolność i pokój pacyfistyczną, która bardzo była popularna na Zachodzie, przy Rokita i pacyfista dwa bieguny. I oni wymyślili tą formułę jako dobrą formułę na walkę z komuną, tak? Dlatego, że łazili po tych rusztowaniach, byli zamykani, powstał we Wrocławiu, w Gdańsku, w Warszawie wolność i pokój. To był nowy pomysł na to, żeby... I to byli jedyni aktywni ludzie. NZS nie działał. Ja mówię o Krakowie, mam te doświadczenia krakowskie. NZS był martwy. Federacja Młodzieży Walczącej to jest dopiero 88-9. Poza tym Federacja Młodzieży w Krakowie, Federacja Młodzieży Walczącej była w opozycji do Solidarności. Ale czy Kraków może mieć perspektywę, ale pan że mówi, granice ale pan Polski mówi pan nie mówi, Kraków, zamykają się w mieście? Pan mówi, że Kraków rządził. To tak, ja to prawda. Mówię, tak, ja panu mówię. Tylko dlaczego się... Dlatego, że poszedł na ministra Kozłowski i powiedział pewno, ja przy tym nie byłem, ja nie byłem zaprzyjaźniony, pewno powiedział Rokicie, daj mi ludzi. No to on poszedł po VIP-ie, tak? I tam poszło z 15 osób z wolności i pokój. I to pyta się pan skąd? Pewno stąd. Nie wiem na 100%, ale na 90% tak to było. Ale jak ja rozmawiałem z Rokitą, to mówiliśmy, niech oni nauczą te służby nowego, naszego języka. Co, jak mówię, skończyło się dramatycznie, bo natychmiast ich zassało. Marek Szczur, nie ten Andrzej, to jest jego brat, który był sekretarzem Komisji do Spraw Zbrodni MSW, czy jak się nazywała. Tutaj był członkiem komisji. Tylko Marek Szczur-Sadowski, wiceszef WOP-u, mój drukarz ze stanu wojennego, nie powiedział nam, że Karkosza jest wieloletnim agentem SB, tak? A nie o to już chodzi, że... Nawiasem mówiąc, za 100 lat, jak ktoś przeczyta listę książek, którą wydał Karkosza i ktoś napisze, że to za to, że był agentem, to nie wiem, jak zostanie ocenione, bo genialne książki wydawał znany mi skądinąd Karkosza. Ale Karkosza oszukał jeszcze ludzi po 89 roku biznesowo mnóstwo.
ma sklep z dywanami afgańskimi w Krakowie. Nie wiem, czy jeszcze jego, ale ten sklep jest dalej. I pytałem się Marka, mojego drukarza w stanie wojennym. Przepraszam, muszę przekląć, bo inaczej się nie da. Marek, kurwa, czemu nie powiedziałeś, że Karkosza jest agentem? To on mi z poważną miną odpowiedział, dla dobra Polski. No więc ja nie zamierzam się bronić, ale zwalać, bo ja będę bronił tego pomysłu 90 roku i nawet tego przebiegu. Natomiast nie, to był pół kroczek, a potrzeba było zrobić następne 2, 3, 4 kroki. Ich nikt nie chciał zrobić, nie próbował i nie zrobił. Dajemy głos panu Markowi. Ja tylko chcę powiedzieć, że jest sprzeczność logiczna, dlatego że ten proces, wobec którego pan się buntuje, czyli zasania przez większość mniejszość, tą WIP-owską przez ubeków, wynika właśnie z przyjętej filozofii i instrumentu do budowania służb specjalnych III RP. Właśnie dlatego, że fundamentem byli funkcjonariusze, aktywa operacyjne i pełna zachowana ciągłość. Panie Marku, bardzo proszę. No wystarczy tylko przypomnieć sobie atmosferę w Polsce związaną z powołaniem rządu premiera Jana Olszewskiego i ministrowania Antoniego Macierewicza. Ja dokładnie pamiętam, bo też wtedy miałem kontakty z panem ministrem Macierewiczem. Pamiętam dokładnie, jak w jakiej atmosferze, a to było raptem rok z niewielkim okładem, czy 2 lata, po zmianach 90 roku. I dokładnie pamiętam poglądy wtedy Antoniego Macierewicza. Razem występowaliśmy w kampanii wyborczej. Chyba nawet jakiś klip pod Komendą Główną Policji Wyborczy robiliśmy razem. I myśmy poglądy mieli zbieżne, że cała kwalifikacja funkcjonariuszy była absolutnym błędem i trzeba to naprawić. To trzeba teraz przypomnieć sobie, jak traktowany był Antoni Macierewicz w tamtym czasie przez całe środowisko dawnej Solidarności i opozycji demokratycznej. Powiem wprost, był gorzej traktowany niż człowiek stamtąd, dlatego że pobratali się ludzie w tym samym wspólnym poglądzie przeciwko Macierewiczowi, a to był ostatni gwizdek, wtedy właśnie, 92 rok, żeby cokolwiek jeszcze zmienić, bo oni jeszcze ciągle byli słabi. Tylko że wtedy już atakowano tych, którzy chcieli zmiany, a nie stworzono warunki dla zmiany. Jeżeli oni potem siedzieli na stanowiskach i kariery robili, o co mają do dzisiaj pretensje, że im pozwolono zrobić jeszcze potem kariery, a potem ich odcięto od przywilejów emerytalnych, mają pretensje dzisiaj o to, oni mają żal wręcz. Mówią o tym, że dlaczego ich w związku z tym nie wyrzucono, oni by się inaczej poukładali, bo ci, co poszli do cywila od razu, to mają inną dzisiaj przeszłość, a oni zostali. No ale lustracje pamiętamy, lustrację, atmosferę wokół lustracji pamiętamy, zaprzeczenia, wszystkie psy powieszone na Antonim Macierewiczu i na zespole lustracyjnym. A dzisiaj po latach, po odkrywaniu kolejnych akt, wychodzi, że to historia przyznaje rację Antoniemu Macierewiczowi. Że gdyby wtedy w 90 roku ta sama opozycja demokratyczna, która w 90 roku miała pogląd na przyszłą Polskę, stanęła po stronie właściwej, to dziś Polska by zupełnie inaczej wyglądała. Inaczej, szybciej by inaczej wyglądała niż po 30 latach. Do panów pytanie, takie uzupełniające. Czy fakt zasiadania jednak, przynajmniej w tym wypadku, w których ja zidentyfikowałem w komisjach kwalifikacyjnych różnego szczebla, też tego najwyższego, jednak byłych tajnych współpracowników nie kompromituje sensu, celu tego procesu, panie Zbigniewie, w ogóle sam w sobie? Wie. Nie tu jest problem. Nie tym jest problem. Jeżeli przemiany w Polsce w 89 roku, a potem w całym bloku były, jak raczej dzisiaj bym się skłaniał, zrobione, przygotowane, przeprowadzone przez Sowietów, to wszystko ma inny wymiar. Dlatego, że problemy są gdzie indziej, nie w tym, że ja nie mam takiej wizji ani wiedzy jak pan Marek, że SB-cy porobili kariery. SB-cy nie porobili kariery w moim przekonaniu i mówię na przykładzie Krakowa. Nie tu był prawdziwy problem. Problem był w tym, że władza polityczna
do 89 roku, czyli PZPR-owska, Jezeldowska, jak oni się tam nazywali, nie wiem, Swołocz, przejęła Polskę, a SB była pięciorzędnym problemem dla Polski, dla opozycji i dla tych przekształconych komuchów, bo jeszcze raz mówię, oni, dysponenci polityczni SB, przejęli banki, bankowość, finanse, media, rozkradli większość zakładów pracy. Jest taki minister, nie będę wymieniał z nazwiska, który w Krakowie po dwie fabryki dał kumplom swoim z opozycji, partii opozycyjnej. Tu prawdziwe problemy. Pan sugeruje, że fatalnie, że służby specjalne, czyli Urząd Ochrony Państwa i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego była dalej inwigilowana przez Rosję, bo do tego się to sprowadza. Znamy, że tego, WSI jest tym długim ramieniem Moskwy. To tak, oczywiście. Dużym, tak. Pytam się, jak co można było inaczej zrobić. Dzisiaj to wiem. W 90 roku nie było takie oczywiste. Można było zorganizować komisje weryfikacyjne, który Zbigniew Fijak byłby przewodniczącym dla wojskowej bezpieki. Dokładnie dokonać tego, co pan mówi, może w stosunku do wojskowej bezpieki. Odpowiem na to tak. Chciałby być młody, piękny i bogaty, ale jestem tylko piękny, już nic innego się nie wróci. Jak Rokita poszedł do premiera Mazowieckiego, będąc szefem Komisji Nadzwyczajnej, bo przygotował się dowody. Ja o tym dowiedziałem się niedawno. Jakbym wiedział wcześniej, może moje życie inaczej by się potoczyło, polityczne co najmniej. I powiedział mu, panie premierze, tu pokazał mu dokumenty, zdjęcia w Jeziornej Hula, tutaj palą, biorą na działkę. To pan... Niedawno się dowiedziałem. Pan premier Morawiecki wziął za, Mazowiecki, przepraszam, wziął za telefon i mówił, to zadzwonimy do ministra Kiszczaka, bo coś z tym trzeba zrobić. Rokita wyszedł. Dzisiaj się łatwiej mówi, więc trzeba rozdzielić ówczesny stan wiedzy i pomysły z tym, co wiemy dzisiaj. Jeszcze raz mówię, ja będę bronił tej weryfikacji, bo SB przestała istnieć jako ja jeszcze raz mówię, nie wiadomo było w 90 roku w wakacje, jak się potoczy przyszłość Polski. Jeszcze. Tak? Jeszcze to było... Panie Marku. Ja spytam retorycznie. Opcja zerowa 90 rok, tak jak w wielu krajach w otoczeniu Wodemoludów, no ale starczy. Wielu. Dwa to wielu. Dwa to wielu. Dwa to wielu. I teraz tak. Litwini jeszcze. Ale atmosfera w tamtym czasie i poparcie dla zmian w Polsce było bardzo duże. Bardzo głębokie. Naprawdę. Ja pamiętam atmosferę doskonale. Mówię do zmian w Polsce. W Polsce było. Tak, tak, oczywiście, że tak. Natomiast gdyby wtedy zrobiono opcję zerową, a nie zlikwidowano WSI w 2006, 2007, tylko zlikwidowano... Nasza wina WSI. Nie, tylko ja mówię, o czym ja mówię, że ktokolwiek po 92 roku mówił czy potępiał zmiany, których nie dokonano w 90 roku, o zbrataniu się wielu, to o czym pan sam wspominał. Nie USB-ków uczono nowego sposobu działania, tylko to SB-cy narzucili nowym ludziom, gdzie ograniczono krąg wpływu na służby do właśnie tylko takiego kręgu zaufanego wokół jednej osoby. To pokazuje, że nie myślano kategoriami państwa, a towarzystwa osobistego. Nie było możliwości zbudowania, a oni co? Kto fiknął, to mu głowę obcinali przy pomocy własnych mediów, preparatami różnymi, co o szafach nie będę tutaj przypominał, o funkcjonariuszach. Na dobrą sprawę, jak ruszała fala ataków medialnych, to nawet nikt nie był w stanie zidentyfikować, kto jest źródłem inspiracji. Tak właśnie... Nie, dzisiaj ma pan kilka mediów, przynajmniej jedne państwowe, w których można odszczekać się tym różnym, a wtedy w 2005 ja byłem ministrem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Dokładnie pamiętam, tam kłamstwo goniło kłamstwem i nie było czasu na reagowanie w rządzie. Taka była atmosfera medialna. Jakich mediów? No mediów zdominowanych przez czerwonych i przez dawnych WSI. No to te wpływy były powszechne. Wszyscy o tym wiedzieli, tylko nie było jedności interesu.
nie było jedności w poglądzie na Polskę przyszłą. Dopiero teraz od niedawna potrafimy zrobić coś więcej niż udawało się zrobić do 2015 roku. Dziękuję bardzo. A pan Zbigniew się bał, że nie będziemy się kłócić. Płonne nadzieje. Proszę państwa, mamy już godzinę 19:00. Mamy trochę inną optykę. I teraz byśmy przeszli do takiego, że tak powiem, etapu zadawania pytań, tylko mam prośbę o to, żeby pytania zadawać, a nie wygłaszać oświadczenia bądź speech'e, dobrze? Bardzo proszę tego wypalić i adresować. Tak, dokładnie do kogo chcę. Bardzo proszę. To znaczy nie speech, nie oświadczenie, ale jeśli wolno, półtora minutowa historyjka oficera SB, która wydaje mi się być przyczynkiem do odpowiedzi na pytanie, które tutaj się wyświetlało na tej zielonej... Artur Adamski, znana postać z Wrocławia, na tej, Solidarność... Na tej zielonej tablicy, tak, którą się wyświetlała. Otóż, tylko że będę musiał też się wytłumaczyć, jak tego oficera poznałem. Otóż w latach 90. starając się utrzymać rodzinę, zacząłem grać w teleturniejach typu Wielka Gra Miliard w Rozumie i tam po jakimś czasie poznałem praktycznie wszystkich tak zwanych zawodowców, czyli tych, którzy utrzymywali się przede wszystkim z takich gier. I to się kończyło w ten sposób niejednokrotnie, że jak coś wygrywaliśmy, to była taka potem biesiada, winko i tak dalej. Między innymi później przy okazji tego, kiedy powstała był taki teleturniej, gdzie było 8 najlepszych graczy w Polsce. Ja tam byłem najgorszy, ale był tam taki człowiek, który miał numer 3 bądź 4, bądź nie wiem, w Polsce. No i pamiętam, w czasie tej biesiady mówi coś takiego w pewnym momencie, kiedy już rzeczywiście wypił tego wina trochę. Mówi, słuchaj, powiem ci coś, w końcu powiem ci coś, po czym pewnie nie będziesz chciał mnie znać, ale ci powiem. I powiedział, że opowiedział mi swoją historię taką, że skończył studia na początku lat 70., skończył szkołę oficerów rezerwy i dostał propozycję pracy w SB, którą przyjął i powiedział tylko, że powiedział, ale wiesz co, od razu mi powiedzieli, że będę tam na Pomorzu. Moim zadaniem będzie pilnowanie największej sieci radiostacji, takich nadajników zagłuszających wolną Europę i to wszystko. I powiedział mi, możesz mi wierzyć bądź nie, ale ja nawet, wtedy nie było opozycjonistów żadnych, a ja do końca mojej służby na oczy nie widziałem żadnego opozycjonisty. I potem, możesz wierzyć bądź nie. Nie wiem, czy wierzyłem, może nie. Natomiast on powiedział też, że wiesz co, jak przyszła weryfikacja, to absolutnie wszystkich najgorszych bandziorów, wszyscy przeszli, wszyscy znałem, słyszałem i znałem strasznych bandziorów, wszyscy przeszli weryfikację. A tacy jak ja, którzy nigdy nie widzieli żadnego opozycjonisty na oczy, wszyscy zostali wywaloni na zbity dziób. Ja nie wierzyłem temu człowiekowi, ale tutaj za ścianą jest taka księgarnia, od której od kiedy ona istnieje, chodzę i zaglądam do setek książek IPN-u, znalazłem w indeksach wszystkich kilkadziesiąt nazwisk SB-ków, o których wiem, że prześladowali. Tego człowieka nie znalazłem nigdy. I on właśnie mówił mi nawet, że wiesz co, ja po prostu nie miałem, z nikim się nie spotykałem i nawet miałem sporo czasu, czytałem książki, stąd później te teleturnieje. I taki wniosek, że no, że krótko mówiąc, jeżeli ktoś się trafił porządny, to w ramach tej weryfikacji wylatywał na zbity dziób i to bez żadnej odprawy, bez żadnych tych bizantyjskich emerytur. Natomiast jak ktoś był bandziorem, to trafiał do UOP. Druga kwestia, właśnie pan mówił o tym, że o SB-kach, którzy byli tacy biedni. Mój przyjaciel z podziemia, aresztowany w 83 roku, skończył w 90 roku Akademię Ekonomiczną i poszedł do banku. Do pytania. Dobrze, poszedł do bankowości i tam właśnie do Banku Zachodniego konkretnie w 90 roku zaczął pracować i okazało się, że jego szefem jest facet, który go przesłuchiwał na bezpiece i że było ciekawiej, okazało się, że nie jedyny, kompletnie nie miał pojęcia o tej bankowości, natomiast miał taki zwyczaj, że chodził ciągle z taką z wielką spluwą w kaburze i że było śmieszniej, czasem zapominał zdjąć marynarkę i chodził z tą kaburą, tak jak pewnie kiedyś po gmachu SB, po korytarzach banku, więc takie realia. Natomiast jeżeli jeszcze może jedna odpowiedź, dlaczego VIP, no strasznie to jest mi przykro. W VIP-ie było mnóstwo na pewno wspaniałych, szlachetnych, ogromnie ofiarnych ludzi bez absolutnie żadnej winy, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że w kilku publikacjach IPN-u została już opublikowana taka lista rankingowa sporządzona przez Bezpiekę w 86 roku od 1 do 6.
To znaczy jedynka oznaczała, że to środowisko nie jest zupełnie spenetrowane. Czwórka, z wielkim bólem to przyjąłem, bo wtedy tam międzyszkolny komitet oporu i przed obchodami właśnie wiedząc, że czwórka to znaczy, że dosyć duży stopień penetracji, zaczęli przyjaciele szukać i znaleźli niestety bardzo groźnych ubeków właśnie powodując się tą listą rankingową, a niestety VIP miał szóstkę. I to jest dla mnie odpowiedź, dlaczego UOP został stworzony ze starych SB-ków oraz z VIP-u niestety. Dziękuję. Czy pan obiekt? Nie, ja tylko słowo odniosę, dlatego że pan zasugerował niejako, że weryfikacja przebiegała w sposób kontrolowany. Dla mnie odpowiedzią na potwierdzenie tego, że była kontrolowana i ktoś ze środka, a przecież mieliśmy w składach przedstawicieli już nowo powołanych struktur policyjnych, mieliśmy przedstawiciela Związku Zawodowego, w mojej komisji był ówczesny komendant wojewódzki już policji, były długoletni funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej. Skądinąd człowiek o dobrej opinii, ale opinia o człowieku wcale nie świadczy o sposobie jego działania na polecenie zwierzchni władzy, nowo ułożonej władzy, obdarzonej przez nowy układ władzy zaufaniem. Więc ja jestem przekonany, że z dyskusji, wymiany poglądów w trakcie prac komisji weryfikacyjnej, ja byłem w tym radykalny, powiedziałem ciąć bez niczego. Żeby nie skrzywdzić czasem, to ciąć, po prostu i tyle. To jestem przekonany, że raportowano potem i te opinie z naszego towarzystwa, za kim były negatywne, za kim trochę pozytywne, za kim wątpliwość, ważyły ostatecznie o decyzji tej z góry komisji, która w ogóle pojęcia nie miała o przebiegu, nie powinna mieć, o przebiegu dyskusji, o opiniach, a jednak decydowała o kształcie ostatecznym weryfikacji. Ja tylko zanim oddamy jeszcze głos, to co do pracy tej Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, natrafiłem taki fajny dokument, podobny jak pan Zbigniew podpisywał się pod obecnością 10 lipca w Łodzi na tym szkoleniu. Komisja odwoławcza, ta centralna, też miała taki dokument obecności na poszczególnych posiedzeniach, tam ich było do 10. Kozłowski był tylko na jednej. Kozłowski był tylko na jednej. Ja tylko pokazuję jakby, co to znaczy, tak? Że szef nie przychodzi na posiedzenia najważniejszej komisji, jak podejmowane są decyzje. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Dzień dobry, pozdrawiam tutaj panów. Jest tyle tematów, wspaniała tutaj jest no uczta duchowa, że tematyka, która mnie interesuje, jest tutaj poruszana, ale tutaj wszystkiego nie, tyle pytań się ciśnie. No ja tylko krótko chciałem, pan tu poruszył Antoniego Macierewicza, rzeczywiście na niego była i jest straszna nagonka do tej pory, a pan drugi z Krakowa powiedział słuszną rzecz, że dzisiaj do tej pory w Brukseli to jednak ludzie związani z byłą SB atakują Polskę, no bo... No ale tam wśród nich to dużo jest, no ale no służby. W każdym razie trzeba było zadać pytanie, ja do tej pory jeszcze, dzisiaj szczególnie atakuje się Antoniego Macierewicza pod absurdalnymi zarzutami, że był agentem Gieru, no Anklewica się w tym, że on go chronił tam w 92 roku, jakby minister spraw wewnętrznych, że pod jego kontrolą się spotykał z attaché wojskowym ambasady rosyjskiej, albo była kontrola innego szpiega Zielińskiego. Jak Antoni Macierewicz może być szpiegiem rosyjskim, skoro inicjatował, był w rządzie Olszewskiego był jeden z głównych inicjatorów wejścia do NATO. No, Olechowski, który był wmuszony przez Wałęsę, wepchnięty do rządu Olszewskiego, był agentem rosyjskim. To przejdźmy już do pytania. No pytanie jest takie, że no dzisiaj, jak ta sytuacja wygląda dzisiaj? No, pan powiedział że słusznie, że WSI, to jest służby wojskowe, to była czarna plama. Jak to się zazębia z agenturą rosyjską? No wiadomo, że są partie założone przez byłą SB i WSI, samoobrona prorosyjska, Renata Beger, Konfederacja. I pytanie. Cały czas pytanie. No i pytanie właśnie. Czy to nie było tak, że powiedzmy, czy to nie jest też tak, że Komorowski przegrał wybory, bo WSI zmieniło celowniki, nastawiło się na Dudę i Duda musi teraz płacić haracz, czyli usunięcie Macierewicza i nieujawnianie aneksu o byłej WSI, zresztą razem z Kaczyńskim. To jest haracz. Myślę, że nie zaczynajmy tej dyskusji, bo to jest zupełnie inna dyskusja, ale jednak w obronie Kozłowskiego, który popełnił wiele błędów, był facetem z innej epoki, trzeba powiedzieć, że Kozłowski
dokładnie 6 maj, czerwiec, lipca został szefem MSW, więc weryfikacja napotkała na takie rafy, że była rozpoczęta przy ministrze Kiszczaku, potem przyszedł Kozłowski. Jak Kozłowski został ministrem MSW, to się nie zajmował komisją, ją odpuścił. To nie mówię, czy to źle, czy dobrze, tylko w tym czasie, no nie, ale pan mówi, że był raz na posiedzeniu. Ale w ogóle wskazanie Kozłowskiego na szefa MSW to jest w ogóle skandal sam w sobie. Jak dziennikarz, sam redaktor, jak... o bez predyspozycji, zaplecza. A Mazowiecki miał predyspozycję do premiera? Nie miał, zgadza się. No to co pan chce, to było całe, to oczywiście, wszystko było chore. Oczywiście, że tak. A Kozłowski był moim zdaniem przyzwoitym facetem, jedynym, którego ja znałem w tym okresie, nie mówię o późniejszym, który chciał coś zrobić. Jak ja mu powiedziałem, pokazałem mu konkretne przykłady, co Warszawa chce zrobić, to wstrzymał całą tą weryfikację, nie podpisał tego. To wszystko były pół albo ćwierć środki, zgoda. Ale faktem jest, że wróciły do nas, że on, nie wiedząc o tym, to nie świadczy o nim może dobrze, jest przed innymi trybunałami panie, dzisiaj. Panie Zbigniewie, czytał tylko pan tą książkę, Gliniarz? Nie, nie. No nie, no Gliniarz Tygodnika. A jeszcze do pana wypowiedzi o tych SBK-ach. Otóż ja w 90 roku, jak zostałem szefem Biura Interwencji Senatu, w Krakowie zaczęli do mnie przychodzić. Jak napisały gazety, że jestem szefem Komisji Kwalifikacyjnej, to zaczęli do mnie przychodzić. Jak dałem ogłoszenie, że każdy, kto chce się spotkać przed weryfikacją, przed kwalifikacją, może, dałem numer telefonu, zaczęli do mnie przychodzić. Wtedy i dzisiaj nie wierzę im nic, bo może mówią prawdę, może nie, ja nie mam tego jak zweryfikować. Przekonali mnie na przykład, że archiwa SB są sfałszowane. Dziś wiem, że to niemożliwe systemowo. Przekonali mnie, że najlepsza agentura, znaczy przekonali, tak myślałem z tych opowieści, że najlepsza agentura jest poza archiwum. To jest niemożliwe. Dzisiaj tak myślę, ale po to musiałem jechać do archiwum w Krakowie, wziąć swoje metr swoich teczek i poczytać. Może źle, że tego nie zrobiłem w czasie weryfikacji. Wszedłem do archiwum, wziąłem teczkę, wyjazd sportowców z Krakowa do NRD, jakichś piłkarzy, pływaków, ale to nic nie miało znaczenia. Jedno jest pewne i wtedy, i dzisiaj, i nigdy nie uwierzę w jedne słowo. Bo po pierwsze, najlepiej się kłamie prawdą, to jest już moja teza, a po drugie, z założenia nie wierzyłem i nie wierzę. I tak chwalicie pana ministra, panie z ekipy Macierewicza. Jak jeden z dziennikarzy krakowskich, dziennikarzy, działacz KPN-u, znalazł w moich notatkach 5 teczek, że trzeba ubeków z czwórki szczególnie traktować, mam to przed sobą, mogę przeczytać, bo oni przez współpracę i pracę z księżmi są na lepszym poziomie intelektualnym. Przeczytam jedno zdanie z notaty, które dostałem od SBK. Nie wiem od jakiego, nic w nie nie wierzę, kto był na kursie KGB, kto z kim pije. Mam, wszystko przekazałem najpierw do łopu, potem do IPN-u. I on tutaj pisze, że jedno zdanie. Nie eliminować automatycznie byłych pracowników czwórki, gdyż w kontaktach z agenturą podlegali w sposób naturalny wpływom etyki katolickiej, co uwrażliwiało ich w swoisty sposób na krzywdę, zło, niesprawiedliwość. Ale panie Zbigniewie, jedno zdanie. No. Znalazł to dziennikarz, dzwoni do mnie, dziennikarz w cudzysłowie. Ja mu mówię, Maciek, dał mi różne notatki, mam 5 teczek takich różnych, nie wierzę w to, to jest tekst SBK i zobacz tylko, że wszystkich wyrzuciliśmy z czwórki, co nawiasem było błędem, bo ideowym, bo z taką pozycją Kościół katolicki w 90 roku trzeba było, państwo powinno próbować trochę pilnować, co różne nadużycia seksualne, finansowe udowodniły tezę, że Kościół był bardzo mocny, ale nie był święty. Rzucił się na to pan minister Macierewicz i zadzwonił do mnie, powiedziałem mu, panie pośle, proszę sobie zobaczyć, wyrzuciliśmy wszystkich z czwórki, więc to jest nieprawda.
napisał w gazecie, że komisja Rokity w Krakowie chroniła esbeków z czwórki. A przyjechał Tomasz Sekielski z ekipą, nagrał film, ze mną wywiad, zobaczył papiery i nie opublikował tego filmu, bo w oczywisty sposób nasza działalność, wyrzucenie wszystkich, jakąś sekretarkę zostawiliśmy jednego, ktoś na 20 czy 30 osób z czwórki, wyrzuciliśmy wszystkich. Co świadczy o tym, że to nie jest stanowisko komisji, jak pisał tenże dziennikarz, więc wy myślicie, że prawda jest tylko po jednej stronie i racje są tylko po jednej stronie. Czemu minister Macierewicz napisał, że komisja Rokity przez Rokitę zrobioną chroniła czwórki? Tego fragmentu, podobny fragment znalazł się w wytycznych ministra Widackiego. Ale to nie było, ale ja mam wytyczne. Tak jest i tam jest dokładnie w skrócie. Pan poseł Macierewicz napisał, że komisja w Krakowie przyjęła takie... Ale ja nie będę odpowiadał za Macierewicza, niech on sam się tłumaczy. Natomiast jeżeli chodzi o tą fizofię... Widacki to kupił i zawarł to w swoich wytycznych, wie które pan też otrzymał pan, od Anglewicza. Wie pan, jaką ksywę ma od Wilsztajna pan Widacki? Zna pan ksywę? Zna pan ksywę? Niech pan przeczyta to nazwisko. To, co niech pan ja przeczyta mówię. To po angielsku, nazwisko pana ministra wtedy Widackiego. Nikt mnie nie przesłuchiwał, nigdy mnie SBCA tak nie przesłuchiwała, rzadko mnie przesłuchiwała, jak Widacki broniąc esbeków w sprawie śmierci Pyjasa. Więc ja nie, pan Widacki jest jakimś autorytetem? No był wiceministrem Kozłowskiego. No i co z tego? Jakby... Kazał nam uzasadnić zmianę, a ja napisałem, że na te nie... To, co on chciał, mnie nie obchodziło. Co mnie obchodzi minister Widacki? Panie Marku, to już kończymy. Oczywiście w czasie prac komisji kwalifikacyjnej też do nas przychodzili. Albo ja byłem zapraszany na przykład przez niektórych księży, bo czwórka w czasie weryfikacji była bardzo aktywna. Z prostej przyczyny. Jak się przychodzi do duchownego, którego się inwigilowało przez parę ładnych lat, pisało się na niego raporty, wiedziało się na jego temat bardzo dużo i się prosi osobę duchowną, o wstawiennictwo, to raczej chyba nie poznałbym księdza, który by odmówił takiej pomocy. Nie chodzi o fałszywe świadectwo, tylko księża nie mieli świadomości skali zła, jakie oni im przez lata wyrządzali. To dopiero potem wychodziło, bo swoich teczek przecież nie mieli prawa znać w tym czasie. Panowie, jest już tak czas i ja chciałbym spuentować to cytatem z bardzo znanej książki w swoim czasie, liniarz tygodnika Krzysztof Kozłowski, sensacyjny wywiad z pierwszym niekomunistycznym szefem MSW, lipiec 90. I tak, no to są jego dziennikarze, Bereś i Burnetko z Tygodnika Powszechnego. I ale to jest 91 rok, panie Zbigniewie, lipiec ta książka. Zaraz po tym, kiedy przestał być ministrem spraw wewnętrznych. To pokazuje już ten proces, o który pan bardzo krytykuje, czyli jakiego przejmowania starych przez nowych. Jest takie pytanie do Kozłowskiego, w jakim sensie weryfikacja była panu potrzebna? Odpowiedź, tak naprawdę to nie była mi potrzebna. W gruncie rzeczy weryfikacja dotyczyła przeszłości, podczas tych dla mnie było ważne, kto nadaje się do dalszej pracy. UOP nie jest kontynuacją SB i Dawel. Jeżeli nawet uznamy SB za organizację przestępczą, nie musi to oznaczać, że wszyscy tam zatrudnieni byli przestępcami. Legitymację SB nosili także specjaliści od szyfrów, łączności, personel technicznych. Tym chciałbym zakończyć, bo to jest taki fajny fragment, który mówi po prostu o identyfikacji w ogóle tej całej ekipy z SB-cją po tych kilku miesiącach pracy. I tak jak mówię, nie zgadzam się z panem, że nieważne kto, czy też nie mógł być inny, jednak charakter polityka i jego asertywność, w szczególności wobec ludzi służb i tego świata służb, jest bardzo ważna, jeżeli się jest, że tak powiem, katem tych służb i buduje się nową organizację na potrzeby wolnej i suwerennej Polski. Oddam jeszcze panom po minucie i będziemy już kończyć. Ja pożegnam się z państwem i zapraszam do następnego spotkania w dacie, która będzie zakomunikowana na stronie internetowych IPN-u. Proszę bardzo, panie Marku. Konstatując taki wniosek, pan Marek Surbacz. Taki wniosek mi się nasunął na myśl, że niektórzy, biorąc się za urządzanie nam Polski na przyszłość, tak bardzo bronili swojej własnej przyzwoitości,
że bali się ubarwać w to, co było brudne z PRL-u. Panie Zbigniewie, minutka, nie więcej. Znaczy, ja myślę, że dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja. Łatwo się różne rzeczy mówi. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że SB jako zorganizowana, uzbrojona, wyszkolona służba specjalna, wroga tej rzeczywistości przestała istnieć. A te 90. lata były straszny początek. No, błędy były tak kardynalne, że my byliśmy wolnym, suwerennym państwem, budowaliśmy służby wolnego, suwerennego państwa. W moim przekonaniu nie. Dziękuję. Brawa dla moich gości. Pan Zbigniew Fijak, Kraków, pan Marek Surmacz, Sadyba, Gorzów, Wielkopolski. Jeszcze raz państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia na najbliższym spotkaniu z cyklu Tajemnice Bezpieki.